Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Malik, Portal Analiz. Kolejny webinar i z każdym webinarem coraz ciekawszy gość. Dzisiaj Paweł Sugalski, zarządzający funduszem Rockbridge TFI Gier Innowacji i myślę, że ogólnie całą taką jakąś częścią akcyjną w Rockbridge TFI. Na pewno specjalista od gamingu. Miałem okazję już słuchać rozmowy z Pawłem i powiem szczerze, że byłem pod wielkim wrażeniem jego wiedzy i kompetencji i stwierdziłem, że koniecznie muszę go zaprosić, żebyśmy usłyszeli coś jeszcze. Ponieważ jest to gaming, to jest bardzo interesujący obszar inwestycji, mnóstwo ludzi inwestuje w gaming. Myślę, że chciałbym zadać właśnie pierwsze pytanie. Takie, dlaczego ten gaming jest taki interesujący? Dlaczego tak mnóstwo inwestorów właśnie interesuje się gamingiem? O co chodzi? Witam, Paweł Sugalski z tej strony. To jest trochę przewrotne pytanie w kontekście tego roku, no bo w zeszłym roku ono byłoby bardzo, bardzo łatwe, natomiast w tym roku patrząc tak nawet od stycznia, no to ten gaming był w niełasce, w Polsce szczególnie. Tutaj za granicą trochę inaczej do tego podchodzi, ale stricte giełdową, trzeba powiedzieć to wprost, gaming był najgorszym sektorem na giełdzie w tym roku. To, co się zmieniło ostatnio, no to widać taki jakby na New Connectie, takich dzięki pewnie niektórym premierom i nadchodzącym i byłym, jest zmiana optyki, część spółek zaczyna jakby takie momentum łapać i jest sentyment inny. Natomiast te pół roku, powiedzmy pierwsze, no było wycięte. No wszystkie spółki, niezależnie czy dobre, czy złe, to po prostu te lepsze mniej spadały. Więc trochę przekornie, ale no w tym roku ta moda się na pewno skończyła, co wiadomo, że jest cykliczne i czasami warto być kontrarianinem. Natomiast co w samym sektorze jest tak fajnego, że tak naprawdę pozwoliło zarobić inwestorom w poprzednim roku i jakby albo na tych spółkach selekcyjnie najlepszych czy zaskakujących, no to ten biznes model, czyli przede wszystkim gry są sektorem globalnym. Wypuszczenie gry na Steamie czy na Steamie de facto jest bardzo proste, stąd mamy bardzo dużo gier po prostu wypuszczanych nawet w formule Early Access, co też pokazuje, że trochę ten indie, niezależne studia polskie idą tą ścieżką, jeżeli nie mają pełnego budżetu i się weryfikują, sprawdzają. Też ta droga spółek playwayowych, czyli Prologi i Dema, też pozwala zweryfikować i inwestorom potencjał gier, więc widać, że ten taki wstęp do branży jest łatwy, jest dużo pieniędzy ciągle, mam wrażenie, gorzej jest z dostępnością ludzi, natomiast popularność myślę, że wynika głównie z tego, że jest szeroki dostęp do customerów, czyli do użytkowników i dobry produkt potrafi być bardzo skalowalny, no i tutaj no, myślę, że ostatnia premiera Gas Station Simulator pokazuje, że znowu można coś przewidywać, ale na koniec dnia to jest trochę jak z filmem, jeżeli jest... pojawił się sukces taki na poziomie gry, który no, był raczej przez nikogo nieprzewidywalny, szczególnie tutaj patrząc na wydaną grę w tym samym czasie Deathloop od Bethesdy, czy nawet od Ansharów, grę, która się w tym Anshar Studios Katowic, która się pojawiła. Więc takie eventy pokazują, że warto też ten gaming inwestować opcyjnie, czyli mieć nawet szerszy portfel mniejszych spółek, bo któraś z nich może zaskoczyć, nawet zaskakując często zarządy i jej akcjonariuszy. Także na pewno to jest fajne w tym biznesie, że on potrafi zaskoczyć czasami bardzo pozytywnie. Te negatywne scenariusze, ten downside, myślę, że da się wyeliminować analizą i jakością zarządu i spółki, ale to pewnie temat na osobną rozmowę. Okej, okay, no był właśnie taki okres wielkiej hossy gamingowej i nagle w zeszłym roku wszystko się skończyło, Cyberpunk wyszedł i rozczarował mimo wszystko w porównaniu do oczekiwań. I tak się właśnie zastanawiam, kiedyś wystarczyło kupić jakąkolwiek spółkę gamingową, ona rosła. Ostatnio jest to już dużo trudniejsze, selekcja jest coraz trudniejsza i moje pytanie jest takie, jaki największy błąd robią inwestorzy inwestujący w tym rynku gamingu? No to na pewno jest takie podleganie instynktowi stadnemu, czyli ten typowy przysłowiowy taksówkarz, który już nam mówi, że trzeba coś kupić, to jest zdecydowanie zbyt późno i to nie dotyczy tylko gamingu, a całej giełdy, więc ja w ogóle polecam książki o psychologii inwestowania tutaj, taka chyba najprostsza i z najlepszym przekazem droga inwestora pana Zalewskiego, która jest, no, świetnie pokazuje, czy ktoś jest zarządzającym, czy zaczyna przygodę z giełdą, czy już tradeował 10 czy 5 lat, nieważne, tą książkę warto sobie co roku przeczytać, żeby, no, szczególnie jeżeli ktoś nie miał na studiach przedmiotu psychologia inwestowania, bo to
trzeba powiedzieć wprost, że to jest jakaś tam umiejętność i walka ze swoimi emocjami. Natomiast na pewno te emocje to jest klucz. No, ci, którzy kupują na przysłowiowej górce, no to często to są emocje, widzimy, że rośnie, boimy się, że ucieknie. I to jest największy problem, że to inwestowanie momentum jest fajne, jeżeli rynek jest bardzo mocny, więc ten słynny maj 2020, gdzie wszystkie spółki gamingowe praktycznie rosły i to często dwucyfrowo, to na pewno nie wróci, natomiast na pewno rozochociło część inwestorów, natomiast na pewno takim głównym błędem jest pułapka płynności, czyli zapominanie, że jeżeli jakaś spółka jest płynna na danej sesji, nie oznacza, że ona będzie płynna w przyszłości i tu polecam sobie patrzeć w historię przede wszystkim, jaka była historyczna płynność, no bo często ona wynika, jest podwyższona ze względu na jakąś premierę, jakiś event, wyniki, konferencja, a później się może okazać, że nawet z małego pakietu nie możemy wyjść bez szkody dla kursu. Później w ogóle w trakcie prezentacji pokażę na New Connectie, jak te obroty się zmieniały, bo to myślę, że jest ciekawe i też jakąś tezę daje podstawy do postawienia tezy, więc płynność przede wszystkim, bo nawet na głównym parkiecie, jak zobaczymy sobie na nawet spółki niemałe, bo nawet te kilkuset milionowe potrafią mieć bardzo śladowe obroty czasami na spokojnych sesjach, szczególnie jak inwestorzy instytucjonalni tutaj tacy jak ja czy konkurencja po prostu jakby się trochę obraziły na ten sektor w tym roku, no i jakby brakuje tego popytu, jeżeli pojawia się podaż, to są problemy, więc oczywiście ten kij ma dwa końce i to, że ten gaming tak rósł w zeszłym roku, to też wynikało dlatego, że nikt nie chciał sprzedawać po cenach rynkowych, także to jest piękno giełdy. Więc te dwie rzeczy, które bym tutaj podkreślił, to jest płynność spółek, bardzo tutaj to, może to być pułapka i przede wszystkim takie pędowe inwestowanie, bo słyszymy, bo widzimy artykuł, bo kolega mi powiedział, że coś jest super, na pewno warto sprawdzać, czytać i no tutaj jakby z perspektywy analityka finansowego na pewno analiza techniczna jest super, ale jako dodatek, także na pewno kupowanie spółki, bo się wybiła, a nie sprawdzenie dlaczego i jakby szczególnie jeżeli jest jakaś powiedzmy wątpliwa, czy nie znamy zarządu, nie wiemy kto to jest, dlaczego rośnie, to prowadzi do naprawdę dużych problemów, więc jakby takim case'em chyba sprzed kilku tygodni, który bardzo ładnie pokazał, jak inwestor detaliczny może się sparzyć, jest Art Games, które rosło tak naprawdę na bardzo wielokrotnie urosło na informacjach o nominowaniu na targach Gamescom, po czym nawet na Twitterze, no tutaj analitycy branżowi czy komentatorzy szybko wyłapali, że ta nominacja była de facto płatna na zlecenie, w sensie, że to jakby nominowanie do tego to była po prostu usługa wejścia tak jak sponsoringu, więc jakby czasami można bardzo mylnie odebrać taki komunikat, no i więc jakby tym bardziej inwestowanie, bo coś rośnie jest na pewno niezbyt dobrym pomysłem, także ja bym się ciągle upierał, że najlepsze inwestycje są kontrariańskie i też jak się zobaczy na nawet te inwestycje główne naszego funduszu Rockbridge'a, które mamy ujawnione, czyli te największe, czyli Bluebird Team i CI Games, one też były kontrariańskie nie bez powodu, dlatego że wtedy my lubimy kupować, jak nikt w to nie wierzy, ale jeżeli my wierzymy albo widzimy jakiś potencjał, że można tą spółkę zmienić, czy widzimy na horyzoncie dłuższym niż kilka miesięcy czy kwartałów, że da się tą wartość z tej spółki pokazać innym inwestorom, którzy nie wierzyli wtedy, więc jakby paradoksalnie te kontrariańskie inwestycje są najlepsze, natomiast trzeba mieć na to pomysł i cierpliwość przede wszystkim, no bo tego na pewno inwestorom detalicznym brakuje, no bo szybkie stop lossy oczywiście fajnie, ale jakby przegapimy wtedy te dłuższe ruchy, takie długoterminowe. Okej, psychologia to chyba w każdej branży jest ważna. Dokładnie. Inwestowanie kontrariańskie pewnie też w każdej branży jest ważne. Patrzenie bardziej długofalowe niż krótko, jak rozumiem, no i uważanie na płynność. No, gdyby myślę, że te zasady są ogólne dla wszystkiego gamingu, dla wszystkich sektorów. Ale przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy. Powiedziałeś, żeby wybrać sobie ileś tam spółek gamingowych, bo nie wiadomo, która może zaskoczyć pozytywnie. No i tak może w skrócie, jak z blisko chyba już 100 spółek gamingowych na giełdzie wybrać te, które mają tak naprawdę szansę, na co patrzeć? Znaczy no przede wszystkim na pewno bym odrzucił te, które są kompletnie niepłynne i jakby w takim zestawieniu, które sobie nawet na dzisiaj przygotowałem, obiektywnym pod względem obrotów, jak to wygląda, no to
no to umówmy się, że spółka, która nie osiąga kilkudziesięciu tysięcy złotych obrotów na sesji średnio, no to średnio jest w zainteresowaniu nawet jakichś tam najdrobniejszych inwestorów, więc jeżeli odetniemy te spółki najbardziej niepłynne, to nagle się okaże, że tam zostanie małe naprawdę kilkadziesiąt spółek, a dla takich większych inwestorów detalicznych lub funduszy, no to oczywiście nagle się okaże, że to jest kilka spółek lub naprawdę około 10, więc z samego New Connectu, no bo tam jest największy problem z tą płynnością, tak naprawdę inwestowalnych jest kilka do 10 spółek, także to ogranicza to spektrum. No i wiemy też, że jeżeli spółka jest niepłynna, no to nikt się nią nie interesuje, więc jakby to jest taka trochę pułapka wartości. Natomiast te, które się przysłowiowo kręcą takim żargonem giełdowym, no to tam ktoś już to zweryfikował, wszedł z jakiegoś powodu, handluje na tych akcjach, to też jest sygnał, że te spółki największe, tak jak no teraz na New Connectie największą spółką w indeksie jest FAR51, można mieć różne opinie na temat jej wyceny, natomiast no, ma największy udział w indeksie, bo jest de facto pochodną płynności akcji oraz wielkości, więc jakby ewidentnie nie brakuje tam inwestorów, którzy zakładają się w jedną i w drugą stronę o to, czy te akcje są tyle warte, więc ta płynność jest bardzo ważna, więc na tych 5-6 największych spółkach na New Connectie najbardziej płynnych, bo największe to nie zawsze są te płynne i to też jest ważne. Myślę, że zbudowanie takiego portfela z 10 spółek opcyjnego jako część portfela na pewno daje szansę na to, że nie przegapimy jakiejś premiery takiej w przyszłości, której typu właśnie tej Gas Station Simulator, która naprawdę nie zapowiadała się analitycznie na tak dobry sukces i tu naprawdę chciałbym usłyszeć, że ktoś to przewidział, bo nie widziałem, żeby ktoś to antycypował wcześniej, cokolwiek by teraz ktoś nie pisał, no bo to jest naprawdę duży sukces, jeżeli chodzi o poziom gry i sprzedaży na Steamie. No ja też nie wierzę, że ktoś przewidział, aczkolwiek różne osoby mogą teraz sobie przypisać się do tego sukcesu. Jeszcze jedno pytanie przyszło do głowy od razu. Czy inwestować przed stworzeniem jakiejś kluczowej gry, czy poczekać, aż firma gamingowa już coś pokaże, zrobi jakąś grę, która osiągnęła sukces? No to tu zdecydowanie ta druga część przemawia do mnie, no bo szansa na to, no biznes jest bardzo ryzykowny w przypadku małych studiów, więc powiedzmy, że z 10 gier, no raczej jak no pewnie więcej się tych gier nie uda, nie będzie takim sukcesem rewelacyjnym, jakbyśmy sobie życzyli jako akcjonariusze, więc dużo łatwiej jest kupić drożej, nawet jeżeli to będzie 30-40%, ale bez ryzyka, no i tu mi się też przypomina mój początek inwestycji w Bluebird Team, który był de facto kupowany po ogłoszeniu Blair Witch w Stanach, gdzie pierwsza sesja to było chyba plus 30%, więc ja nie mam z tym problemu, żeby po weryfikacji spółki kupić ją dużo drożej, no bo jak się pokazuje przyszłość, to jest jakiś tam początek tak naprawdę i weryfikacja tego, co spółka może robić, także Te takie deriskowanie, czyli zejście ryzyka ze spółki na podstawie jakiegoś newsa też pokazuje, że warto to stosować. Także na pewno w jakiejś małej części taka opcyjność przedpremierowa tak, ale to raczej na spółkach jeszcze nie rozegranych, nie takich, które już urosły po 100-200% pod tą premierę, no bo to jak wiemy trudno jest później dogonić oczekiwania. Natomiast no wiemy, że inwestorzy, to też nie tylko u nas, ale jeżeli w danym sektorze coś się udaje, no to jakby ten momentum sektorowy jest przekładane na inne spółki, co i to trochę widać teraz, że część spółek po prostu była, lepiej się zachowywała, która robiła symulatory, chociaż no mówiąc wprost, jakby premiery gier są niezależne, poza oczywiście cross-promocją w ramach firmy, jakimiś tutaj takimi zależnościami, ale projekt gry typu Cyberpunk i Dying Light nie ma nic wspólnego jakby poza takimi rynkowymi, czysto gdyby, nie wiem, Steam zmieniał prowizję i tak dalej, czy Microsoft, czy Sony, ale jeżeli sama sprzedaż gry jest kompletnie niezależna i niepowodzenie jednego tytułu nie w ogóle nie wpływa na powodzenie drugiego, chyba że były bardzo zbliżone, tak jak na przykład Sniper, polski Sniper, czyli Ghost Warrior i Sniper Elite konkurencyjny, gdzie są dwie gry, po prostu tak naprawdę taki duopol, które walczą o to, o przyciągnięcie gracza. Także na pewno o tym zapominamy często, że te momentum sektorowe trochę nie ma sensu z perspektywy biznesowej, że te projekty są po prostu biznesowo kompletnie niezależne.
Pytań mi się jeszcze ciśnie do głowy sporo, ale przygotowałeś prezentację i właśnie może teraz już oddam Tobie głos, żeby zacząć tą prezentację. Zachęcam też do zadawania pytań na czacie i po prezentacji przejdziemy do tych pytań. Więc już wyświetlam prezentację. Tak, kilka slajdów tutaj takich bardziej na potrzeby rozmowy przygotowałem, część wykresów, jeżeli część słuchaczy już wcześniej była na moich webinarach, to pewnie rozpozna jakby podobny, do czego ja się odnoszę, na co patrzę jakby tak z lotu ptaka, natomiast faktycznie ta część pytaniowa będzie najważniejsza, więc postaramy się na wszystkie pytania ciekawe odpowiedzieć. Test Twittera zebraliśmy już, więc część z nich będzie też zaadresowana. Także tutaj tak naprawdę tylko slajd tytułowy, no i lekki teaser książki, którą tworzę, więc do tego przejdziemy jeszcze później. O mnie to dosłownie kilka słów, no to tylko tak naprawdę ciągle zarządzam funduszem Rockbit Gier Innowacji, czyli jakby pierwszym funduszem sektorowym opartym o gaming w Polsce. I jakby to też dodaje tej specjalizacji, że tutaj w ramach płynności funduszu możemy się poruszać i obserwujemy te spółki na bieżąco. No wiadomo, że nie da się 50 spółek pokrywać idealnie i jakby znać codziennie się spotykać z każdą z nich. Natomiast no, tak jak powiedziałem, odrzucając to kryterium płynności, nagle tych spółek się nie robi 50-60, tylko bardziej 15-20. Także możemy przejść do części wykresowej i tutaj znowu będę chciał pokazać, jak się zachowuje to, od czego my wychodzimy, to, co ja mam w głowie, patrząc na alokację funduszu, czy to, co się dzieje, będzie działo w Polsce w przyszłości. Moim zdaniem to ten największy kapitał za oceanem, czyli Nasdaq i ten ETF sektorowy ESPO US, który jest też dostępny, można go śledzić na tych popularnych polskich portalach, jeżeli chodzi o wykresy. Tu akurat posłużyłem się danymi z Bloomberga, tak było mi najwygodniej teraz, więc te wykresy są też najbardziej profesjonalne. No i takie proste zestawienie year to date, ten indeks sektorowy gry i e-sport versus Nasdaq, to co widać, na początku roku jeszcze do lutego to było dosyć zbieżne, natomiast dalej faktycznie gry, ten sektor e-sportowy i growy był słabszy niż Nasdaq, więc jakby widać, że one chodzą podobnie, są skorelowane, natomiast szczególnie druga połowa roku pokazuje, że ta słabość dokładnie od początku drugiej połowy jest widoczna, więc trochę też za granicą się te gry znudziły, można powiedzieć, i widać, że inwestorzy też szukali tej rotacji, także jest to jakaś, jeżeli chodzi o ten duży kapitał, który wpływa de facto na CD Projekt często i na może ten Square Games, czyli na te największe spółki. Natomiast widzimy, że ten globalny flow, który przez kilka lat dobrych pomagał, trochę zaczyna w tym aspekcie przeszkadzać. Kolejny slajd pokaże lokalny odpowiednik, czyli zobaczmy, czy nasza giełda się jakby podobnie zachowywała. No tu mieliśmy bardzo drastyczną sytuację, czyli tak naprawdę od marca tego roku widzimy, że te drogi się albo nawet od lutego kompletnie rozjechały. Od końca lutego, czyli co się wydarzyło? No, duży kapitał lokalny postanowił przestawić wajchę na sektory cykliczne i inne i no, szczególnie trudne warunki dla funduszy sektorowych, więc wiadomo, że fajnie jest stracić mniej niż indeks sektorowy i jakby pokazać taką alfę do rynku, natomiast no, z perspektywy zarządzającego wiadomo, że klient zawsze pyta o wynik i chciałby zarobić i go średnio interesuje, że indeks sektorowy był najsłabszy, więc to jest zawsze bardzo trudne, są trudne warunki do pracy i selekcji, natomiast na pewno ja wierzę, że to jest cykliczne i te mody się bardzo szybko odwracają, często w takich cyklach rocznych, co pokazuje zeszły rok i ten, więc trochę moja teza jest taka, że na tych dużych spółkach, czyli de facto Big Games, ten rok jest de facto stracony i to też wynika częściowo z CD Projektu, który pociągnął ten indeks, więc tu wiemy, że on nie odwróci tego momentum do tej naprawionej wersji Cyberpunka i next-genowej wersji Wiedźmina, więc tutaj końcówka roku to jest w ogóle najszybszy dla mnie jakiś taki target, że tu coś może się zmienić sentymentalnie, jeżeli chodzi o inwestorów. Natomiast dalej będzie pokazany jeszcze dłuższy wykres, żeby nie być pesymistycznym, no to zobaczmy, jak to wyglądało w dłuższej perspektywie, czyli od kiedy Big Games był założony, czyli w 2018 roku, no to
nagle się okazuje, że ta deklasacja to są wartości ustandaryzowane do 100 na początku, więc tak naprawdę widzimy tutaj, że 77% dał zarobić WIG Games, jeżeli ktoś był inwestorem długoterminowym. W szczycie tak naprawdę z tej stówy wyciągnął 250, więc naprawdę bardzo przyzwoite stopy zwrotu. A nasz WIG szeroki, którym się emocjonujemy w tym roku, że jest świetny i bije rekordy, no jest 20% wyżej. No wynika to oczywiście z tego, że najpierw zaliczył spadek covidowy, który zabolał bardzo, i o ile gry widzimy, że też wtedy spadły, no to dynamicznie się odbiły. Tą historię znamy, nie będę powtarzał. Natomiast no, indeks WIG i szeroki rynek jest zawsze bardziej stabilny, także szansa na to, że taki rok się powtórzy jak ten, a szczególnie o te stopy zwrotu od końca roku czy od grudnia zeszłego, no są dosyć nikłe, także na pewno trzeba szukać tej specjalizacji i szukać sektorów, które dadzą zarobić. No na razie długoterminowo na pewno inwestorzy growi nie powinni narzekać, jeżeli wybierali te dobre spółki, a nie te takie, powiedzmy, które miały abstrakcyjne wyceny jeszcze pół czy rok temu. Możemy przejść dalej. I tutaj takie coś nowego, coś ciekawszego zebrałem sobie na dwóch slajdach będę pokazywał, żeby było czytelniej, spółki te takie inwestowalne na New Connectie, czyli tutaj to, co przedstawiam, to jest z 30 spółek z NC Index obiektywnie największych wagowo, czyli one są sortowane tutaj po wadze, przefiltrowane tylko po gamingowych, czyli wyrzuciłem zestawienia, żeby nie zaburzały inne, bo nas na potrzeby dyskusji nie interesują. Tu są wagi w indeksie, cena tam z wczoraj w trakcie robienia prezentacji, natomiast to, co jest najbardziej istotne, to są obroty i w tych kolumnach czterech po prawej ostatnich pokazuję Wam średnie obroty 5-dniowe, 20-dniowe, 3-miesięczne i półroczne. I to są oczywiście wartości w złotówkach, czyli de facto po tej gradacji kolorów, czyli zielone oznacza jak najwyższe, jasne, żółty to są te najsłabsze, no to z tej pierwszej trzydziestki NC Index tak naprawdę widzimy, że te dwie największe spółki ciągle, czyli w sensie z największymi wagami, czyli Farm i Bluebird, wyróżniają się płynnością, chociaż to też się zmienia w czasie. No Bluebird jest ostatnio bardziej popularny, Farm był popularniejszy kilka miesięcy temu, jeżeli chodzi o obroty. Też tutaj pod względem płynności Movie Games należy wyróżnić, że no te obroty około 500 000 pokazują, że tutaj jakiś kapitał się tym zainteresował. Natomiast pozostałe spółki, no jednak widzimy, że te obroty rzadko przekraczały duże kilkadziesiąt tysięcy. Też to, co chciałem tu pokazać, że ta moda się zmienia i jakby patrząc nawet na trzecią spółkę, trzeci wiersz, czyli Forever, no te obroty ciągle spadają, czyli jakby te krótsze średnie nam pokazują, że nawet 100 tysięcy akcji średnio obrotu nie było ostatnio, więc trochę wymiera handel na niektórych papierach, więc tak się trochę zrobiła taka, jeszcze nie hossa może, bo to za duże słowo, ale taki trend dwóch prędkości, że stopniowo są przez inwestorów wybierane te spółki selekcyjnie, które są rozgrywane i tam widać obroty. No i czemu pokazuję tą środkową kolumnę, czyli momentum i o co chodzi w tych wskaźnikach? Ja tu sobie roboczo po prostu takie wskaźniki zrobiłem, żeby zobaczyć zestawienie typu, czyli to w środku ta kolumna 5D przez 6M, czyli oznacza w uproszczeniu, jak się zmieniały obroty tygodniowe do półrocznych i odpowiednio w dwóch innych okresach dalej, no żeby zobaczyć, czy ta płynność się poprawia, czy pogarsza. Więc te środkowe słupki pod tą zakładką momentum pokazują właśnie, które spółki w ostatnim czasie gdzieś tutaj były rozgrywane i to myślę, że warto na to patrzeć. Nawet nie chodzi o wyceny, czy po prostu, żeby nie przegapiać tych spółek na przyszłość. Szczególnie jeżeli przejdziemy zaraz do kolejnego slajdu, to będzie widać, że bo te spółki wszyscy raczej znamy, tutaj słuchacze, szczególnie te trzy największe, czy 4-5, natomiast wiemy, że czyli wracając do tego pytania, pośród tego gąszczu spółek kilkudziesięciu, kolejny slajd tak naprawdę nam pokaże, że trochę łatwiej się w tym połapać. No i tu tych spółek jest więcej, ja to tutaj ograniczyłem do kolejnych 50 uczestników indeksu i również ta sama kryterium, czyli ręcznie zaznaczyłem spółki, przefiltrowałem gamingowe. Tu to było robione ręcznie, więc jakby tutaj oczywiście jakaś jedna mogła się zagubić, mam nadzieję, że nie, ale jakby cel był jasny, żeby pokazać też, co jest
co było rozgrywane w ostatnim pół roku czy w ostatnich tygodniach i tu też płynność, czyli to, co mówiłem, tak naprawdę jak widzimy, jak zeszliśmy poniżej 30 pozycji w NC Index, to poza Drago, które oczywiście po tym sukcesie Gas Simulator było w ogóle jedną z płynniejszych spółek na New Connectie, to chyba nie wymaga komentarza dodatkowego, to tak naprawdę wyróżnia się Art Games, o którym też na początku mówiłem, no tutaj duża spekulacja w mojej opinii się odbyła, ale też wygląda na to, że też to gaśnie, jakby te paliwo się chyba skończyło do spekulacji, w sensie trzeba poczekać na jakieś informacje bardziej fundamentalne, natomiast pomijając te dwie spółki, które się właśnie wyróżniają, już je omawialiśmy, no to widać, że w krótkim okresie faktycznie te spółki, które się wyróżniały, no to The Dust oczywiście ze względu na przeprowadzoną emisję akcji i komunikację na temat ostatnich tutaj umów na temat swojej gry, dosyć szczegółowych swoją drogą. Play to Chill, no to oczywiście całe, chyba trzeba to nazwać zamieszanie, natomiast niesłusznie wokół tej krótkiej pozycji, ale do tego też jeszcze przejdę dalej, bo mamy na to osobny slajd. Więc z takich spółek, które ponad 100 tysięcy obrotu miały, no to Draw Distance, oczywiście też event emisyjny, tutaj inwestorzy się zastanawiali, czy będzie ta emisja, czy nie, która w końcu została odwołana, i No Gravity Games, i na koniec True Games też miał jakiś swój okres wzmożonej jak na siebie płynności, czyli przekroczył 100 tysięcy złotych. Tutaj też inwestorzy na pewno patrzą na tą zbiórkę pierwszą na Reisemana, która się niedawno zaczęła, więc jakby niezależnie od spółek bym patrzył na pewno na płynność nie tylko pięciodniową, tak jak teraz to wymieniłem, natomiast te takie kilka horyzontów jakby pokazuje jasno, że to się zmienia w czasie, że niektóre spółki po prostu nie utrzymują tego momentu, ale tak naprawdę to, co tutaj ja proponuję, to że dzięki takiemu zestawieniu, jeżeli ktoś to śledzi w jakimś interwale, powiedzmy tygodniowym czy nawet miesięcznym, to jest w stanie zobaczyć, która spółka staje się płynniejsza i dzięki temu może się zainteresować, jakby uwierzyć, że to, co mówiłem wcześniej, że jakby skoro spółka staje się płynniejsza, to znaczy, że ktoś zaczął ją kupować, sprzedawać też, ale to pokazuje wzrost zainteresowania, więc de facto to, co, na czym zależy każdemu inwestorowi, żeby te spółki były płynne, czyli już jakby przekładając na te same wskaźniki, o których mówiłem wcześniej, można wyróżnić kilka spółek. Tutaj jedno wyjaśnienie, oczywiście te dwie spółki, które mamy tutaj, nie, formuły nam się nie zrobiły, nie chciałem już robić wyjątków, no to jest Megapixel i Drago, no to wynika po prostu z, i na poprzednim slajdzie chyba Live Motion, to wynika oczywiście z tego, że nie ma historii sześciomiesięcznych obrotów, bo te spółki jeszcze nie były tyle notowane, więc oczywiście tu w przypadku Drago to ciężko nie zauważyć tego momentu, bo już chyba wszystkie gazety o tym pisały, natomiast faktycznie tutaj te spółki, które wymieniłem, czyli patrząc na te kryterium momentum zainteresowania inwestorów, to na pewno The Dust, Play to Chill, Draw Distance i No Gravity Games się wyróżnia, może nawet True też, kompletnie nie oceniając, bo w tym zestawieniu i są spółki pewnie okazyjne i niekoniecznie, natomiast no tu już jakby bardziej ja chciałem pokazać, że ta płynność jest paradoksalnie ważniejsza, no bo pokazuje to momentum i jakby daje inwestorowi szansę i na wyjście, i jeżeli się pomyli i w porę chce wyjść, na rezygnację z tego pomysłu. Myślę, że możemy dalej. Właśnie to, co chciałem powiedzieć, czyli to, co się zmieniło, de facto ja taki podobny slajd robiłem kilka miesięcy temu i paradoksalnie niewiele się pod względem struktury zmieniło. Ten Square Gain zniknął, co jest dla mnie w pełni zrozumiałe akurat, ale do tego też dojdziemy przy pytaniach, no bo to jest jakby naturalne pytanie, co się może wydarzyć z Ten Square'em. Więc to, co jest śmieszne dla mnie, to że jakby widać, że tylko jedna spółka JSW jest w rejestrze nie gamingowa, i tutaj widać, że po prostu ci inwestorzy zagraniczni upatrują ciągle sektorowo, że ten sektor jest przewartościowany, chociaż z drugiej strony, jeżeli to jest głównie CD Projekt, to można powiedzieć, że tu chodzi po prostu o zakład taki selekcyjny, że on jest za drogi fundamentalnie, albo że nie uda się naprawa cyberpunka, lub po prostu taki klasyczny pair trade, czyli na przykład hedge fundy mogą grać Ubisoft albo Take-Two Interactive, czyli właściciela Rockstara czy Electronic Arts, na długą pozycję i na krótko CD Projekt, żeby na różnicy tylko zarabiać. No i tu obiecałem, że o Play to Chill tylko wyjaśnię, bo też dużo było zastanawiań, o co chodzi z tym Black Swanem
i czemu tak duża pozycja się pojawiła krótka, to jest oczywiście techniczna rzecz, czytając komunikaty, znając standardy tutaj rynkowe, giełdowe, oczywiście to była po prostu forma emisji, która umożliwiła danie płynnej akcji inwestorom, czyli po prostu gdyby to miało być robione w takiej standardowej formule, która jest moim zdaniem ułomna, patrząc na obecne uwarunkowania globalne, czyli na New Connectie wiemy, że 3, 4, czasem pół roku, miesięcy się czeka, czyli nawet do 6 miesięcy, jeżeli nie ma jakichś większych problemów, czyli jakby standardem jest, że duże kilka miesięcy czekamy na dopuszczenie akcji od zapisu przez inwestora, co jest w ogóle nieakceptowalne i przez fundusze, i przez część detalu. No i to jest takie wyjście, to jest taka ścieżka, jak to zrobić inaczej, żeby inwestorzy mogli dostać te akcje na dniach. No właśnie podmiot, który może sobie na to pozwolić, pożycza takie akcje, sprzedaje inwestorom, on obejmuje emisję i po tych 3-4 miesiącach po prostu zwraca pożyczkę do akcjonariusza. Więc to jest kompletnie techniczne, tutaj jakby były głosy, czy to jest inżynieria finansowa, nie, to jest po prostu uproszczenie de facto takiego procesu emisyjnego, patrząc na to, że nasze standardy, nasze giełdy są dalekie od zagranicznych. No i czemu tak mówię, no to patrząc na debiut na europejskiej, no bo to, że jesteśmy za Stanami Zjednoczonymi czy za Azją, no to jakby ciężko się do tego przyczepiać, natomiast mi szczególnie debiut InPostu, czyli de facto polskiej spółki, pokazał w Amsterdamie, jakie są standardy europejskie, no i z perspektywy takiej funduszowej tam tak naprawdę inwestor nawet nie musiał wykładać środków, bo od momentu zapisu mógł na D+2, czyli tak jak standardowe rozliczenie transakcji, już handlować, czyli tymi akcjami, czyli on nawet nie musiał opłacać zapisów IPO, jeżeli je sprzedawał na pierwszej sesji notowań, co jest w ogóle, wydaje się, takim złotym środkiem, świetnym rozwiązaniem dla inwestorów, no bo wiemy, że przy dobrym sentymencie, szczególnie na te IPO-sy polskie, sektorowe, jeżeli inwestor nie musiałby blokować dużej ilości środków, które później wracają na rachunek, są duże redukcje, na pewno to jeszcze wspomaga rynek kapitałowy, więc to na pewno jest duży problem naszego lokalnego rynku, że musimy czekać na dopuszczenie akcji. Na głównym parkiecie też to nie trwa krótko, no nie aż tak słabo jak na New Connectie, natomiast w mojej opinii to blokuje rozwój spółek z perspektywy tych mniejszych, więc dla mnie ciekawy ruch tutaj pod względem tego Black Swana i Play to Chill, no bo to jest po prostu takie usprawnienie tego mechanizmu, więc na pewno jakieś spółki będą tą drogą szły, niekoniecznie growy w przyszłości, no bo to po prostu jest umożliwienie, podsumowując, dania płynnej emisji inwestorom, płynnej w zamyśle takiej, że mogą handlować akcjami szybko, no bo one są dopuszczone, ponieważ je udostępnił jakiś akcjonariusz. Także tutaj myślę, że tyle. Krótko o mojej książce, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no to pewnie tak naprawdę tam będę starał się opisać w tym projekcie większość tych rzeczy, na których nie ma czasu, żeby podczas godzinnego czy półtorej godzinnego webinaru popowiadać. Na razie bardzo fajny feedback do mnie spływa, także też polecam sobie wejść na ten link, bardzo prosty, już działa strona gamingnagiełdzie.pl bez polskich liter. Tam do pobrania jest darmowy pierwszy rozdział o Wiedźminie. Najciekawszy moim zdaniem będzie kolejny rozdział o Cyberpunku. No ja już go oczywiście widziałem, natomiast to, co jest najwięcej satysfakcji mi sprawiło, to takie rozebranie na czynniki pierwsze historii od pierwszego marketingu Cyberpunka, czyli te lata 2012-13 do przez wszystkie targi i co tam się działo, jak inwestorzy reagowali, wszystkie po drodze bipy, nie bipy i kampanie i tak naprawdę na koniec staram się zdiagnozować, dlaczego to się nie udało i czemu ta gra była porównana do GTA i jakby te porównania wyszły średnio, delikatnie mówiąc, także na pewno ciekawy materiał, no więc tak naprawdę polecam, pierwsze jakieś takie feedbacki po tym rozdziale się pokazały, więc też można sobie zobaczyć, to oczywiście jest w pełni na razie darmowe, wystarczy się zapisać i się dotrzymuję z tego linka, darmowy rozdział, feedback mile widziany, bo oczywiście książka jest w trakcie pisania, więc jeszcze dobry feedback ma realny, konstruktywny wpływ na dalszą część. Możemy dalej. Tu już bardzo krótko tylko to, co jakby
agenda tej książki czy spis treści, który się tworzy, to mniej więcej, żeby ujawnić, o co chodzi, no to pierwsza część w zamiarze ma pokazać takie wprowadzenie dla inwestorów giełdowych, no bo książka ma być i dla inwestorów giełdowych, i dla graczy, i dla de facto mainstreamu, więc chcę też, żeby była dostępna szeroko, więc wszystkie pojęcia niezrozumiałe dla początkujących w obu tych branżach staram się wyjaśniać, więc nawet ktoś, kto nie wie, co to jest IPO, z tej książki też w przypisie się oczywiście dowie, więc naprawdę książka ma aspekt też edukacyjny, co mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o same spółki, no to tak jak widzicie tutaj, wszystkie najważniejsze, te, które de facto kluczem wyboru takim pierwszym spółek do książki były te, które sprzedały 1 000 000 sztuk swojej przynajmniej jednej gry na Steamie, więc na razie ta lista tak wygląda. No i ta prawa brakuje część... to Square Games. Tak, natomiast to oczywiście bardzo dobry punkt, natomiast no tu nie zajmuję się w ogóle free-to-playem, bo to pewnie jest temat na osobną książkę, jeżeli chodzi o pojęcia, KPI-e, natomiast tak, ten Square Games i te mniejsze studia tutaj, jak Vivid, nie będą omówione, no bo to jest osobna sekcja, więc tutaj są gry premium, które sprzedały de facto 1 000 000 sztuk, oczywiście to nie jest katalog zamknięty, to bardziej jest kwestia czasu i dla mnie zawsze wyzwanie, czy dodać więcej, czy dopracować to, co jest, jeżeli chodzi o oczekiwania czasowe, które oczywiście nie zostały jeszcze podane, no ale myślę, że gdzieś tam pod koniec miesiąca jest szansa może na jakieś kolejne wieści w tej sprawie. No i ta prawa część, no to bardziej takie edukacyjne rzeczy, myślę, że ciekawe, jeżeli ktoś nie wie, gdzie tego szukać, nie chce mieć w jednym miejscu, to nawet w kontekście ostatnich dyskusji czy poprzednich na temat Bluebera, staram się zrozumieć, gdzie rynek potrzebował edukacji, czyli na przykład w przypadku i dopasować to do tych spółek, czyli na przykład tu chyba się pojawiało meandry księgowości, czyli ten czwarty od dołu po prawej stronie wiersz, de facto roboczo sobie dopasowałem też do Bluebera, bo do niego były często zarzuty w przeszłości, że ta księgowość była niejasna, więc staram się tak na przykładzie to opisać po prostu, żeby to było już na przyszłość na potrzeby innych spółek jasne, czyli te wszystkie problemy z rozliczeniami międzyokresowymi, zapasami, zmianami w przychodach, o co chodzi na New Connectie z tą księgowością, więc w prostych słowach chcę to wytłumaczyć, żeby może to się przyda, mam nadzieję, że przyda się inwestorom, także na pewno trochę też takiej merytorycznej części, uwzględniając moje doświadczenie, będę starał się tam zamieścić. Także myślę, że z tego teasera tyle i pewnie przechodzimy do tej części, możliwie, że najciekawszej, więc tak naprawdę chyba będzie najłatwiej przejść przez te pytania i później te, które spłynęły. Nie wiem, ile tam już mamy mniej więcej pytań, bo nie widzę, także pytanie, czy idziemy tą ścieżką z tych pytań 18 najpierw twitterowych. Tak, tak, zaczynamy od tego, co jest na prezentacji. Dobrze, to po kolei tutaj jakby, tu będą dwa zestawienia po 9 pytań, te, które wybrałem, które najciekawiej się prezentowały. No dobra, to zaczynamy. Pierwsze pytanie, bardzo ciekawe zresztą, o współpracę z wydawcą, no i jakby tutaj faktycznie ostatnie te takie case study People Can Fly i Bluebera jakby dają do myślenia, czy warto, czy nie warto. No ja tutaj akurat mam jasne zdanie, że warto zdecydowanie w ogóle, jeżeli spółka, która może się przeskalować i robić gry większe, i to jest przypadek obu spółek, czyli People Can Fly dzięki umowom wydawniczym był w stanie robić gry takie no AAA-owe, no ale powiedzmy, że o budżecie rzędu bardziej do 100 milionów dolarów z marketingiem, więc bardzo przyjemna skala, pewnie top 3 w Polsce poza Techlandem i CD Projektem. No Bluber po ostatniej konferencji doprecyzował, że chodzi o gry do aspirujące do AAA, ale do 50 milionów, że maksymalnie 50 milionów dolarów, no prezes użył stwierdzenia 15, przedział 15-50, co jest też sensowne, czyli mówimy o kilkudziesięciomilionowych budżetach, mało lub dużo, więc moim zdaniem obie te spółki nie byłyby w stanie sfinansować tak dużych produkcji sami i tu oczywiście można poddać wątpliwości, czy co z tymi tantiemami z Outriders, natomiast sam fakt, że spółka robi kilka lat grę i ma zapewnioną marżę około 20-30% na tym, czyli zarabia jak normalne przedsiębiorstwo i tak wydaje grę, jest pod nią podpisana, ja tu widzę same plusy, więc jeżeli to jest świadomie robione, najlepiej jedna noga wydawnicza
ograniczająca ryzyko, zapewniającą cash flow spółce. Druga noga, bardziej ryzykowna, self-publishing, to jest najlepsze połączenie dla inwestorów. No bo oczywiście na małych spółkach fajnie jest, duże ryzyko jest akceptowalne, natomiast gdyby i People Can Fly, i Bluebird robiły tylko swoje gry, no to trochę byłoby, ryzyko byłoby ogromne, jakby jedno niepowodzenie prowadziłoby pewnie do emisji akcji, która jest, jak wiemy, uwielbiana ironicznie przez inwestorów, więc myślę, że obie z tych spółek po prostu bardzo fajny biznes model wypracowały, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, no bo obie, jak spojrzymy sobie na konta, to naprawdę puchną od gotówki i to jest pochodna tych umów wydawniczych, czy ekskluzywów czasowych, czy usług game passowych, także na pewno to, że gra nie miała tantiem w pierwszych miesiącach, wcale nie oznacza, że gra była słaba. Wiadomo, że to ogranicza potencjał krótkoterminowy wyników, no bo de facto można powiedzieć, że PCF skonsumował już większość zdecydowaną wyników z Outriders, natomiast nawet też z ostatniego kola z tego tygodnia, no oczywiście zdziwiłbym się, gdyby nie było jakichś dodatków, DLC-ków, skoro gra była aż tak popularna na premierze. Także na pewno sama marka i stworzenie nowego IP przez polski zespół jest godne podziwu, więc oczywiście wystąpiły później problemy, natomiast sama współpraca z takimi wydawcami to jest, dla mnie jest to bardziej namaszczenie, że mądrzejszy ktoś od nas wszystkich położył pieniądze na to branżowy, a to jest branżowy inwestor czy wydawca, to jest świetna weryfikacja, no bo to jest ich praca, po prostu oni też robią selekcję na tym poziomie, także na pewno warto, natomiast no, ten recap, czyli punkt, w którym koszty gry i marketingu się zwracają i wtedy jakieś tantiemy zaczynają spływać, jest ważny, natomiast często te informacje są nieujawnione, no i te ryzyko bardzo wybitnie projekt Outriders pokazał, natomiast często w przypadku takich lukratywnych umów może się zdarzyć w ogóle, że gra jest, tutaj w przypadku takiego typowego work for hire z advance payment, często w ogóle ta gra zarobiła już przed premierą, co się wydaje w ogóle nielogiczne, natomiast jeżeli studio miało marżę na tym rozpoznawalną przez kilka lat, no to bardzo bezpieczny biznes model, także myślę, że na tym możemy skończyć. Drugie pytanie jest podchwytliwe, no bo oczywiście zainteresowanie zagranicznych podmiotów inwestycjami w polski game dev moim zdaniem jest bardzo duże i ja się spotykając z spółkami słyszę często, że rozmawiały już z dużymi inwestorami, którzy już patrzyli, jakby rozważają inwestycje na różnych poziomach, nawet na rynku niegiełdowym bardzo dużo się dzieje paradoksalnie, więc o tym nie słychać, nie widać, ale według moich tutaj branżowych rozmów faktycznie ten rynek jest w Polsce, może o tym się nie mówi, no ale naprawdę mam wrażenie, że tam te podmioty globalne już sobie jakieś albo coś pokupowały i jeszcze po prostu tego nie chcą się tym chwalić, natomiast na pewno ruch taki niegiełdowy jest duży. Na giełdzie to was na pewno najbardziej interesuje. Wiemy, że do czego się możemy odnieść, to tak naprawdę te procesy opcji strategicznych, które od największych spółek były w Ten Square Games, jest ciągle jakby aktualny. W Bluebirdzie proces opcji strategicznych się zakończył, natomiast no tutaj wiele doniesień nawet medialnych ostatnio, Puls Biznesu, o tym, że to się nie skończyło. No tu oczywiście wyjątkowo ja nie mogę się na ten temat wypowiadać, dopóki nie będę mógł, więc jakby w momencie, kiedy będę mógł to skomentować, bardzo chętnie się podzielę moją opinią, natomiast no, w przypadku tej spółki na pewno nie mogę sobie pozwolić na komentarz na tym wystąpieniu. Natomiast kolejną spółką, która ma ogłoszone opcje strategiczne dosyć niedawno, jest CI Games i tu też widać taki trend w tym, że ci inwestorzy zagraniczni się interesują. No, tutaj wyjątkowo podoba mi się partner wybrany do tego procesu doradczego, to jest Drakestar Partners, które naprawdę jest jednym z liderów globalnie w transakcjach M&A, także najwyższa półka, także na pewno te rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, potwierdzają to zainteresowanie, natomiast no wiadomo, że każdy czeka na finał i ogłoszenie jakichś transakcji, także no ja bym się zdziwił bardzo, gdyby do końca roku nie pojawiła się jakaś transakcja jakakolwiek w Polsce na giełdzie.
No natomiast wiemy, że tych spekulacji było sporo, także te też nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć pierwszą transakcję jakąś rynkową, no bo to też pomaga i sentymentowi i jakby weryfikuje wyceny. Dwa kolejne pytania są dosyć powiązane, więc jakby szybko myślę, że przejdziemy, czyli prawdopodobieństwo znalezienia nabywcy na ten square. No to jest bardzo proste pytanie dla mnie, no bo według doniesień portalu Merger Market, czyli de facto to jest taki płatny dostęp dla inwestorów tych niegiełdowych, czyli tych transakcji M&A-owych, co się dzieje, takie może nie plotki, ale bardziej taki Bloomberg powiedzmy dla segmentu M&A, który jest głównym wiarygodnym źródłem. Około 2 tygodni temu, chyba to był piątek po sesji, napisał taki artykuł podparty źródłami oczywiście osób związanych z sprawą, nie podpisanych się, że faktycznie pod koniec sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, zostały złożone niewiążące oferty. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dwie, tam artykuł mówił o 2 ofertach, które były na poziomie wtedy rynkowym, czyli 4 miliardy złotych wyceny, około kurs 551, więc wydźwięk tego artykułu był taki, że firma jest wyceniona fair na rynku i jakby potencjalni kupcy są zainteresowani takim zakupem, więc tu to jest dla mnie czytelne, jasne, jakby ma sens, natomiast głównym ryzykiem jest to, co zrobią akcjonariusze ci duzi, czyli porozumienie akcjonariuszy najwięksi i gdyby nie byli zainteresowani taką ceną, no to oczywiście, jeżeli nie uda im się jej podnieść, wynegocjować wyższej, no to oczywiście słaby news, no bo tego deala po prostu nie będzie, a wracanie z transakcją po pół roku czy roku jest bardzo trudne na rynek. Natomiast z drugiej strony wydawałoby się, że jest to, skoro jakiś inwestor według takiego źródła poważnego wycenił ją na 4 miliardy teraz, wydaje się też jakby przy słabym rynku, że jest to bezpieczna pozycja, jeżeli pojawiłoby się jakieś wezwanie z taką ceną docelową, nawet powiedzmy jak w tym artykule, czyli około 550-551, no to jak wiemy po cenie rynkowej obecnej daje to jakiś upside, także bardziej bym traktował to jako taką bezpieczniejszą opcję, ale jednak z ograniczonym potencjałem w górę, no bo jeżeli właściciele się zgodzą na tą cenę, no to trochę też pokażą, że nie wierzą, że ten biznes może być wart więcej albo boją się rynku. Także bardzo ciekawy case, ale na pewno te opcje strategiczne, czytanie tego komunikatu o opcjach strategicznych razem z tym artykułem, do którego się odnoszę, jasno pokazuje, że ten scenariusz jest bardzo realny, a wręcz bliski, no bo chyba nawet tytuł tego artykułu brzmiał, że proces jest on the advanced stage, więc jakby to brzmiało bardzo poważnie i rzadko takie rzeczy się pojawiają, jeżeli chodzi o, więc jakby to był bardzo, bardzo jasny sygnał, co się dzieje w spółce. Jeżeli chodzi o Bloombera, no to tutaj wybaczcie, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość. Bardzo, bardzo chętnie się odniosę do tego, jak tylko, najszybciej jak będę mógł, pewnie najszybciej na koncie twitterowym i jak zawsze, no bo tam jest najprościej. Piąte pytanie o najciekawsze premiery, no to tutaj tak naprawdę to, co się rzuca w oczy, zaczęliśmy październik, no to na pewno Sukubus niedługo pod kątem wishlist wyróżnia się. No i myślę, że tutaj ciężko o inne narzędzie niż taka bieżąca wishlista, czyli to, co mówię, że to niekoniecznie ta wishlista, która jest sprzed roku czy przed dwóch, jeżeli gra jest przekładana, ale jeżeli te takie faktyczne wishlisty są w tym top 50 powiedzmy, czy nawet top 100 i widzimy, jak się wspinają przed premierą, to są dobre sygnały. Natomiast faktycznie to, na co rynek czeka, to jest właśnie Sukubus i Prison Simulator. No natomiast no, to, co, na co ja czekam prywatnie i jakby z polskich gier oczywiście, to jest przełożony Dying Light 2 i też to przełożenie ciekawie wygląda swoją drogą w kontekście jakichś tutaj sądowanych procesów wejścia, procesu IPO lub procesu sprzedaży spółki do inwestora strategicznego. Tutaj również źródło, ten sam portal, o którym wcześniej mówiłem przy okazji, ten Square Merger Market, który został też jakby przeklejony przez inne portale, ale jakby no, też źródło pochodzi z tego portalu, więc jakby ja osobiście w ogóle
wydaje mi się, że łatwiej będzie Techlandowi znaleźć inwestora branżowego niż wejść na giełdę przy tym sentymencie i nie będzie musiał się odkrywać w ogóle przed konkurencją. Więc natomiast no jak zwykle nas zaskoczy pewnie w najbliższych miesiącach jeszcze jakaś inna premiera, której nie było widać na myśliście, natomiast no, tak działa ta branża, że niestety łatwo jest coś przegapić, jeżeli to jest kompletne zaskoczenie, natomiast no, na pewno też wiele oczu będzie zwrócone uwagę na FAR 51 i ten projekt World War III z MyGames. No tutaj akurat ostatnio te testy dla graczy, którzy mieli kupioną wcześniej, na razie chyba nie wypadły zbyt pozytywnie, patrząc na komentarze, natomiast no to jest jakaś wczesna faza, więc pewnie za szybko, żeby wyciągać wnioski, natomiast pewnie no jakby zbliżamy się tutaj do jakichś wyjaśnień, no oczekiwania są ogromne co do projektu, więc na pewno tutaj MyGames nie powinno wypuścić niedopracowanej gry, więc akurat duży podmiot ma czas i zasoby, żeby to dopracować, także na pewno World War III warto śledzić i patrzeć, kiedy, jakby jak ten projekt się rozwinie. No natomiast no, w przypadku tych multiplayerowych gier, no to na pewno jest to bardzo konkurencyjny segment i każdy by chciał być drugim Battlefieldem czy Call of Duty, natomiast czy PUBG, ale no wiemy, że to jest ekstremalnie trudne, więc trochę mam wrażenie, że zaryzykowałbym tezę, że to będzie bardzo binarny projekt, że albo będzie bardzo dużym sukcesem, albo nie wypałem jednak, więc że to nie będzie takich półśrodków, że no bo problem w takich grach strzelankowych, teamowych powiedzmy jest zespołowych taki, że jeżeli po miesiącu czy dwóch od premiery nie będzie wystarczająco chętnych grających do współpracy, no to wtedy trochę to zainteresowanie wymiera i trochę, nawet nie trochę, bardzo dobrze było widać to po Outriders, które jest trochę innego typu grą, no bo to był looter shooter teamowy, koopowy do 2-4 osoby, natomiast o ile na początku faktycznie to było bardzo modne i ludzie grali między sobą, szczególnie grali pewnie więcej, gdyby crossplay działał poprawnie między platformami, natomiast w przypadku takiej czystej strzelanki faktycznie będzie łatwo widać, czy to zainteresowanie się utrzymuje, czy warto dokładać kontentu, rozwijać, także na pewno będzie to bardzo duże analityczne case study od dnia premiery, czy to zainteresowanie jest duże i się utrzymuje, także pewnie w tym roku może to być w ogóle, jeżeli by się pojawiła taka premiera w tym roku, mogło to by być najważniejszy event w branży jeszcze w tym roku. Natomiast, tak jak mówię, no z tych takich gier bardziej, które wiemy, że są blisko, no to na pewno Succubus i Prison. Szóste pytanie trochę mnie rozśmieszyło, nie ukrywam, natomiast ale specjalnie wybrałem, bo tu akurat myślę, że odpowiedź jest prosta, no nie, to w sensie wyceny, które One More Level i All In Games miały przed premierą Ghost Runnera, no były, no nie boję się tego powiedzieć, kosmiczne i to nie ze względu na to, że Ghost Runner nie okazał się dobrą grą, był świetną i był jedną z lepszych premier, jeżeli chodzi o abstrahując od giełdy. No w czym problem? No problem oczywiście w tym, że inwestorzy nie wiedzieli, jaki jest podział zysków. Jakby to też nawiązując tutaj do pytania prowadzącego z początku, to jest jeszcze większa pułapka, jeżeli inwestujemy w spółkę, a nie wiemy, jaki jest podział zysków, czyli o ile w części spółek tych powiedzmy standardowo wchodzących na giełdę jest dokument informacyjny, który powinien zawierać taką informację, tak jak na przykład w Drago, to można znaleźć i sobie spróbować policzyć, jaki zysk będzie, jaki spółka ma udział i z kim się dzieli. No w przypadku One More Level i All In Games wyjątkowo te informacje były nieprzekazywane, więc no jest to jasny sygnał, że jeżeli ktoś nie pokazuje takich danych, a wyceny są bardzo wysokie, to tutaj no to był świadomy błąd inwestorów, którzy po prostu, no mówiąc wprost, wsiedli do tego pociągu na gapę, więc no, te wyceny były abstrakcyjne, więc nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby wróciły, także tu niestety prosta odpowiedź, no ci przysłowiowi hakowi no tam zawiśli, także tu na pewno nie jakby no, w tych wyników nie zobaczymy w raportach finansowych, no bo po prostu
ewidentnie to ten podział, ten tort był zbyt duży i ten podział do tych spółek na dole był zbyt niski. Także pomimo wielkiego sukcesu Gostranera biznesowego, no, niestety tutaj akcjonariusze na pewno mogą czuć się zawiedzeni słusznie, natomiast tutaj uwidoczniło się ryzyko tych mniejszych spółek, które nie dzielą się takimi informacjami. O Gas Station Simulator tak naprawdę trochę od Rago już przemyciliśmy wcześniej, natomiast komunikacja jest bardzo, bardzo dobra, jakby no widzieliśmy, że nawet 200 tysięcy sztuk na Steamie już się sprzedało, no wcześniej to tylko potwierdza to, jak gra się utrzymuje dobrze na Steamie, jak się dobrze sprzedaje. Mega mnie ciekawią kolejne projekty studia, gdzie pewnie będzie miało bardziej korzystniejsze warunki podziału, jeżeli chodzi o jakby udział w zyskach czy przychodach. No bo na pewno studio weszło do jakiejś innej ligi kompletnie, tak jak trochę miało to miejsce w przypadku Drug Dealera przez Movie, czy Green Hella przez Creepy Jar, czy w ogóle już nie wspominam tych topowych spółek, które no dawno, dawno temu wkroczyły do tej ligi, no ale na pewno bycie numer jeden przez tak długi okres na Steamie został zauważony przez branżę, i jakby wlał trochę nadziei do tych symulatorów, których jest bardzo dużo w Polsce. Także no tu nie ukrywam, że no sam Gas Station już pewnie jest łatwiej prognozować, natomiast dużo ciekawsze będą kolejne projekty studia, ewentualnie jakieś te cross-promowane przez grupę Movie, no bo tutaj ewidentnie ta gra jest na topie i ja personalnie nie wiem, w sensie mnie zaskoczył ten sukces ogromnie i jakby uważam, że to nie było do przewidzenia, bo po prostu no, bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o ulubioną grę moją, no to ja chyba do Gothica bym się tutaj odniósł, czyli takie CRPG w stylu takim europejskim, trochę jeszcze w czasach przedwiedźminowych tak naprawdę było modne. Natomiast, czyli Gothic albo GTA Vice City jeszcze kultowe. A jeżeli chodzi o gry dla dzieci, to na pewno ostatnia propozycja modna na Steamie, It Takes Two. Ona może dla niektórych dzieci jest zbyt komplikowana, natomiast tam jakby kooperacja dwóch graczy, jakby jednoczesne pomaganie sobie na pewno też tam rozwija i pokazuje fajną współpracę w takim trochę bajkowym klimacie. Także nie jest to tylko gra dla dzieci oczywiście, bo ona też była na Steamie numer jeden przez długi okres, natomiast na pewno z tych ostatnich ona się wyróżnia, no a z tych starszych no to na pewno Overcooked to jest gra kooperacyjna, ale to jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to na pewno rewelacyjna, moim zdaniem najlepsza gra kooperacyjna w ogóle, w bardzo prostym podaniu, proste sterowanie, każdego można nauczyć, nawet jeżeli ktoś nie zna obsługi pada, także Overcooked myślę, że warto polecić. Jeżeli chodzi o spółkę z największym potencjałem, no to tutaj też tak naprawdę mam trochę rozdwojenie jaźni, no bo też patrzę na spółki niegiełdowe. Jeżeli chodzi o giełdowe, to pewnie zawsze głosuje się nogami, więc jakby najłatwiej jest się odnieść do największych pozycji w ramach firmowych, czyli oczywiście Bluebird Team i CI Games, i tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o potencjał, no bo dlatego właśnie tam zainwestowaliśmy, bo widzimy coś więcej, czy widzieliśmy, więc to jest dosyć proste, natomiast jeżeli chodzi o spółki nienotowane, bo to mam wrażenie, że najciekawszą spółką w tym w ogóle momencie rynkowym, jeżeli chodzi o te startupowe szczególnie, jest spółka założona przez Platish Image i Movie Games, czyli Movie Image, i co mi się tam podoba, że no przede wszystkim ludzie i tutaj bardzo znane postacie branżowe stoją za projektem, no to co było ujawnione do tej pory, no to przede wszystkim Unshare Studio z bardzo znaną osobą tutaj, z panią Mają, która była odpowiedzialna za ważne rzeczy we Frostpunku jedynce i przy dwójce, w trakcie pracy nad dwójką odeszła, więc jakby osoba, która odeszła z 11 Bit Studios i tutaj według tych wywiadów, jeżeli ktoś słuchał
popularny w branży ten cykl polskiego game devu Hall of Fame, no to z niego wynika, że ewidentnie 11bit Studios chciało zatrzymać tą osobę, ale nie udało się. Także jeżeli taka osoba jest dyrektorem kreatywnym projektu, to ja bym upatrywał tam duży potencjał. I no sama współpraca z Platish Image, już nie tylko taka umowna, ale jakby samo to, że są zaangażowani kapitałowo, no myślę, że daje naprawdę duży warsztat taki od strony animacyjnej i jakby pomocy branżowej i tu Platish Image na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać dodatkowo po katedrze czy współpracą z tymi, która dostała Oscara dla przypomnienia w kategorii animacji. Także na pewno jakbym miał typować spółki takie w horyzoncie dłuższym niż rok na pewno, no bo to mówimy o spółce startupowej de facto, która dopiero gdzieś tam zaczęła działalność w zeszłym roku, w tym roku. Natomiast no, ten zestaw ludzki wydaje się bardzo ciekawy i jakby rokuje, myślę, że bardzo fajnie, jeżeli chodzi o potencjał na przyszłość. Także tutaj zestawienie osób, myślę, że spółka jak najbardziej do śledzenia. I drugi zestaw pytań potrzebujemy. Tak, jeżeli chodzi, tam padło pytanie takie o budżet gry i na co zwracać uwagę, natomiast to jest też dosyć ogólny temat, natomiast no, tu bym bardziej, poza tym developmentem, to też na pewno na koszty marketingowe i to, co też słyszę w branży, że czasami w tych umowach z wydawcami one się wydają korzystne, ale czasami jeżeli wydawca wydaje bardzo dużo na marketing, to szansa, że ten deweloper dostanie środki, jakieś tantiemy, jest nikła albo bardzo późno dostanie je, więc ja bym paradoksalnie trochę przy tym pytaniu nakierował na ten recap i koszty marketingowe, czyli że budżet gry to nie jest sam development, który jest dosyć łatwo policzalny, chociaż jak wiemy, no, z terminami jest problem, więc pewnie to, co bym założył czy radził patrząc na budżetowanie przez inwestorów, to po prostu zakładał duży bufor typu, nie wiem, 20-25% więcej niż spółka mówi publicznie, czy myślimy, no bo po prostu w tej branży wszystko się przeciąga i to jest naturalna kolej rzeczy, także jeżeli chodzi o budżet, no to pewnie tylko tyle do dodania, no to oczywiście wielkość zespołu i sprawdzenie ewentualnie, czy te pensje są rynkowe, no bo jeżeli będą za małe, no to rodzi to ryzyko odejścia do innych konkurencyjnych firm, no jeżeli są przepłacane, no to też niekoniecznie dobrze dla akcjonariuszy, także tutaj tyle. Jeżeli chodzi o gaming w Chinach, to faktycznie jeden z modniejszych tematów branżowych, czyli oczywiście tutaj regulator pokazuje, że nie podoba mu się to, że młodzi ludzie grają, dużo czasu spędzają w grach i jeszcze dodatkowo wydają pieniądze. Także tutaj faktycznie Tencent, NetEase i te największe spółki dostały mocno od regulatora taki przykaz, że muszą w tej stronie się trochę dokonać takiej samoregulacji. Natomiast no, inwestorów strasznie to wystraszyło i widać było ten przepływ globalnego kapitału, który nomen omen nie doszedł za bardzo wtedy do Polski, no bo jak się zastanowimy, czy ten Square Games jest narażony na Chiny, no dopiero wszedł do Chin, więc po pierwsze wydaje się, że trudniej innym spółkom konkurencyjnym będzie tam wejść, natomiast faktycznie dla rynku oczywiście jest to słaby sygnał, natomiast z polskich spółek, czy no, polskie spółki mają nikłą pozycję na Chiny, więc w mojej perspektywie reakcja rynku była słuszna sektorowo w Polsce, że nie cierpieliśmy bardzo na wtedy, kiedy Tencent spadał po 10% czy 8%. Także tutaj racjonalne podejście, mała ekspozycja. Bardziej długoterminowo pewnie faktycznie jest to problem, bo trochę widać, że Chiny zaczynają, szczególnie po ruchach z kryptowalutami, pokazywać, co im się nie podoba i wtedy nazywać je nielegalnymi czy szkodliwymi. I jakby to widać, że gaming został potraktowany jako gambling, czyli jako hazard, i tutaj pewnie dużo zależy od formy gry i no, w przypadku tego omówionego wcześniej ten Square'a ciężko nazwać jest łowienie ryb nawet przez dzieci hazardem, więc jakby myślę, że to w takich grach specjalistycznych raczej to się broni, bardziej chodzi o takie gry przypominające hazard w mojej opinii, tam pewnie ryzyko jest większe, no tu oczywiście się przychodzi do głowy tutaj ten sektor kasynowy, czyli nasz reprezentant Huge i firmy konkurencyjne, takie jak Playtika notowane na
Nasdaqu, natomiast paradoksalnie te firmy, te regulacje oczywiście mogłyby zaszkodzić, natomiast ja sprawdzałem też jakby udział Chin na przykład w takiej Playtice, która jest wielokrotnie większym podmiotem niż Huge Games, no jest naprawdę niski, oni nawet nie wyróżniają Chin jako rynku w splicie geograficznym, tam jest w takim splicie kontynentalnym de facto jakiś mały udział regionu tego azjatyckiego w ogóle, także też się wydaje, że ten news bardziej jest taki groźny, jeżeli chodzi o headliny, natomiast to, co w pytaniach jeszcze nie było, ale z tym bym połączył, no to jest oczywiście ta walka sądowa Apple'a i Epica i tutaj jakby narracja jest prosta po wyroku sądu, który był jakby taką pierwszą jaskółką tego, że może się wydarzyć coś takiego, jak się wydarzyło ze Steamem, czyli jak Epic zaczął obniżać prowizję i rozbił monopol Steama, to Steam był zmuszony, żeby stopniowo obniżać prowizję przynajmniej tym najlepszym grom. Dla przypomnienia dotyczy to CD Projekt, 11-Bit Studios i Creepy Jara. Nieprzypadkowo, no bo to chodziło o wielkościową sprzedaż gry, w sensie nominalną kwotę, różne poziomy, także trend nieuchronny, skoro Steam miał jeszcze w przeszłości 30% prowizji, nikt mu nie groził, no to dlaczego Apple i Google mają mieć prowizję 30% w grach? To nie dotyczy tylko gier, no bo oczywiście Apple ma taką samą prowizję na muzyce, to po prostu dotyczy szerokiego segmentu digital czy entertainment, natomiast pokazuje, że faktycznie te marże, które oni zarabiają, są kosmiczne i komuś zaczyna to przeszkadzać i takie batalie sądowe pokazują, że to będzie oczywiście bardzo dobre dla sektora, jeżeli coś tego free-to-playowego, jeżeli coś uda się tutaj zmienić, no takie spółki free-to-playowe, takie duże, no, mają marże właśnie na poziomie, na przykład marże EBITDA na poziomie 30 kilka procent, więc wyobraźmy sobie, że no tutaj każde 10% jakby na poziomie przychodów więcej, no przełożyłoby się bezpośrednio na zyski i na różnym poziomie, także na pewno to jest dużo ważniejsze niż same ryzyko Chin, także paradoksalnie ten Epic, Apple, o którym w branży się dużo mówiło, bardzo wspomógł sektor. Pytanie o NFT i tokeny, no tu nie czuję się kompletnie ekspertem, więc trochę jak z kryptowalutami, także bardziej porządkowo chciałem rzucić, żeby nie pomijać, natomiast no, to co widzę, no to jeżeli ciężko było przegapić ostatnio ten news na temat Dody i części ciała sprzedawanych przez NFT, no to też mi taka lampka się zapala, że trochę to chyba zbyt duży mainstream, jeżeli już w tą stronę idzie, natomiast jest to paradoksalnie początek jakiegoś trendu w Polsce, no wcześniej też był słynny case tej dziewczyny, czy to instagramerki chyba, czy modelki, która też swoją wirtualną osobę sprzedała, no, czy te medialne, zagraniczne przykłady obrazów czy kamieni, które kosztowały jakieś srogie sumy. Wydaje się dla mnie to kompletnie irracjonalne, także tutaj nie, tym bardziej bym nie chciał komentować bardziej. Jeżeli chodzi o debiuty, oczywiście Techland, który może zadebiutować, ale nie musi, podkreślam, bo jeżeli dostanie ofertę od inwestora branżowego, to nie zdziwię się, jak mógłby z tego skorzystać, szczególnie jeżeli będzie atrakcyjna. To tak naprawdę z debiutów wyróżniłbym tylko chyba, no ja w ogóle na początku roku byłem bardzo sceptyczny do NewConnectu i raczej ostrzegałem, żeby na tych debiutach uważać ze względu na tą podaż akcji, dużo tańszych akcji z poprzednich rund, które w tych szalonej drugiej połowie roku 2020 były osiągane, więc teraz tak naprawdę bym chyba tylko wskazał do końca roku Big Cheese Studio, które z grupy Playwaya będzie już ogłosiło, że do końca roku będzie próbowało wejść na giełdę. Dlaczego? No przede wszystkim spółka zarabia pieniądze, no i jakby tutaj myślę, że Playway jako grupa też jakby może starać się wprowadzić teraz po tym gorszym sentymencie te najlepsze spółki, które mu zostały, więc jakby ja bym też tak zrobił na miejscu prezesa Kostowskiego, że jeżeli był gorszy sentyment, coś się zacięło na rynku, no to warto wyjść teraz z tymi najlepszymi projektami, żeby trochę go rozruszać, no i tu wydaje mi się, że jakby o jakość tego studia
nie powinniśmy się martwić. Pytanie o cenę, bo oczywiście tutaj zdecydują pieniędzmi swoich klientów fundusze, na pewno polskie, no bo to, czyli tutaj lokalne te fee i OFE, więc sam jestem ciekaw, jak sprajsują, jak wycenią to fundusze, natomiast na pewno debiut, którego nie będzie można pominąć, no bo no to jest jakby spółka, która na pewno pokaże ciekawe wyniki finansowe, a nie tylko prezentacje i obietnice. Kolejne pytanie o World War III, no to myślę, że pominę ze względu na omówienie go wcześniej, czyli tak jak powiedziałem, bardzo ciekawa premiera, jakby no trochę martwi ta wersja dla, tak jak oni to nazwali, dla weteranów, natomiast no tutaj to jest jakiś tam pierwszy feedback, który się może pewnie drastycznie zmienić po zmianach. To, co bym obserwował, to pewnie to, co mnie po tych komentarzach zdziwiło, to część graczy pisało, że serwery były puste, nie wiem, czy to zależało od strefy czasowej, czy od początku projektu, ale no na pewno gdyby były puste za tydzień i dwa, jeżeli te testy będą tyle trwałe, no to jest jakiś sygnał, że gra nie ma tego drugiej szansy, natomiast no mówię, tu pewnie będzie w najbliższych dniach można trochę poszukać informacji na forach branżowych, czy na komentarzach, czy to na Twitterze, czy na różnych grupach, jak ci gracze to odbierają. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, czyli VR, no to tutaj jakby ja bardzo mi się podoba ten rynek w ogóle prywatnie, jakby w ciągu ostatniego roku myślę, że te sprzęty zostały zmienione na tyle, że stają się mainstreamowe. Ja widzę go oczywiście przez pryzmat tych polskich gier, czyli de facto Green Hella, Wizardsów, czyli Green Hella od Creepy Jara, Incuvo, Wizardsów od Carbon Studio oraz nową grę w uniwersum Warhammera oraz w Ovid Works Interkosmos 2, która jest jakby następcą pierwszej takiej trochę niszowej gry o astronaucie w kokpicie, natomiast wszystkie z tych trzech gier, które wymieniłem, mi się podobają. To pokazuje, że Polska robi dobre gry, mam wrażenie, więc każda z nich ma fajny potencjał i myślę, że nawet szkoda, że jest tak mało reprezentantów na giełdzie tych spółek. No i patrząc na wyceny, w sensie jakby obroty, no mam wrażenie, że nie bardzo ktoś się interesuje tymi spółkami, więc też trochę taki jeszcze chyba kontrariański bet ciągle, bo na pewno nie można powiedzieć, że te spółki, te trzy wymienione, czyli Incuvo, Carbon Studios i Ovid, dokonały jakichś wielkich wzrostów w ostatnim czasie, wręcz przeciwnie, raczej cisza, spokój, więc jako taki segment nieodkryty to pewnie brzmi sensownie dla mnie, jeżeli chodzi o rynkowość. Też jakby ciężko jest wycenić oczywiście ten potencjał i szczególnie na New Connectie, natomiast no wydaje się, że sektorem warto się zainteresować i bo jest perspektywiczny i to, co robi Oculus, to, co nawet wrzucałem jakiś czas temu z jednej z konferencji w ostatnich kwartałach, 75% udziału w rynku hardware'u, widać, że praktycznie monopolizują ten rynek i Oculus będzie standardem VR-owym w tej generacji i to bardzo cieszy, że się wyłonił jakiś lider. Gdyby było 3-4 platformy, które konkurują, to mogłoby się to nie przebić. Tak wiadomo, jaki sprzęt kupić i później na czym grać w te gry. Także na pewno widzę tutaj wysoki potencjał jako sektor też globalnie. Siódme pytanie tutaj z tej drugiej serii. Jakie spółki gamingowe nie znalazłyby się w portfelu nigdy i dlaczego? No to pewnie takie, które jakoś poważnie sfaulowały inwestorów w przeszłości, czyli no mówiąc wprost, wyraźnie skłamały, czyli jakby oszukały, albo takie, które nie dzielą się informacjami takimi, które w sensie mają jakby dużą dozę tajemniczości, jeżeli chodzi o podział jakichś zysków, szczególnie jeżeli wiemy, że jakby może jakaś tam mniejsza część, czy mamy wątpliwość, że mała część może trafiać do spółki, no bo to zawsze rodzi spekulacje, ile to jest i jakby, no czy wycena będzie wtedy 10 milionów, czy 100 milionów, czy 200, to zależy od tego parametru, nawet znając wszystkie inne, więc na pewno brak przewidywalności, jeżeli chodzi o takie umowy z wydawcami kompletnie i wiadomo, że tutaj można powiedzieć, że wiele spółek zasłania się NDA-ami, umowami z wydawcami,
No natomiast z której strony musimy to ugryźć i tym bardziej, jeżeli w wynikach tego nie widzimy, no to jest potwierdzenie, że tego po prostu nie było i że ten udział był zbyt mały, więc jakby tutaj pewnie takie czynniki bym wymienił, już nawet nie wskazując konkretnie na spółki, tylko bardziej na czynniki. Jeżeli chodzi o rodzinę Movie Games, gdzie jest największy potencjał, no to patrząc na fenomenalne jakby zachowanie się też Drago Entertainment po samym Gas Station. No o Image Games już mówiłem, to nie będę powtarzał, bo to jakby jest trochę inny projekt, tak jak powiedziałem, startupowy, ale jakby zdecydowanie jakby rozwojowy na przyszłość, w sensie jeżeli ktoś ma zrobić bardzo dobrą grę, taką kompletnie, która zaskoczy rynek ten biznesowy nawet, czy gamerski, no to tam tego konia myślę, że warto będzie obstawić, kiedy będzie można, a pytanie, no na pewno jakieś plany upublicznienia spółki się pojawią w przyszłości. Natomiast tych, które są już jakby, które miały jakieś rundy finansowania wcześniej, jakby były bardziej rozpoznawalne, no to tutaj też jako akcjonariusz Cherry Pick Games na pewno podoba mi się kierunek i ten list intencyjny z jedną ze spółek Movie Games z grupy kapitałowej, więc jakby, bo tak brzmiał ten komunikat. No i tutaj jakby patrząc, przeglądając grupę kapitałową Movie Games, na pewno jedyną spółką, która jest odpowiedzialna stricte za gry mobile'owe, czyli to, co robi Cherry Pick, wydaje się, że jest to Mobile Games, Movie Games Mobile, więc bardzo jestem ciekaw, czy z tego listu intencyjnego wyjdzie coś konkretnego, na jakich warunkach i tak dalej. Natomiast gdyby się udało te spółki potencjalnie połączyć i tak, żeby współpracowały razem, to na pewno mogłoby wyjść z tego coś ciekawego, szczególnie patrząc na to, jakie marki Movie Games Mobile dostało wcześniej od spółki matki, czyli Playwaya, więc na pewno szansa na takie stworzenie takiego projektu mobilowego dla tej grupy, gdzie na razie brakowało tych jakby kompetencji, więc tak naprawdę myślę, że to może być, jeżeli wypali jakaś fuzja czy współpraca biznesowa, to na pewno to może być ciekawy punkt, natomiast na razie nawet nie jest potwierdzone, że to jest ta spółka, no natomiast mówię, no patrząc na wywiady i jakby profil spółek, wydaje się, że takie zestawienie ma sens, także na pewno śledziłbym to, co będzie robiło Cherry Pick Games, jakby komunikaty, no bo tu przez to, że to jest notowana spółka, na pewno wszystkie informacje będą musiały, jeżeli zostanie coś wynegocjowane, być upublicznione, także mam nadzieję, że Cherry Pick się w przyszłości pojawi na głównym rynku już w nowej odsłonie, jakby po tych problemach z sądowo-komorniczych ze swoim tutaj jakby nieudanym partnerem z posprzedaży My Hospital. No i jeżeli chodzi o Creative Forge Games, to pytanie się pojawia też, wraca podczas kolejnego webinaru. Ja przyznam szczerze, że jeszcze się tak naprawdę z prezesem to bardziej się spotkaliśmy na jednej z debat i od tej strony mogę go ocenić, że bardzo merytorycznie się wypowiadał i widać, że ma pomysł na firmę, natomiast samą spółkę dopiero będę wrzucał sobie na warsztat taki, na szybko sobie też bardziej sprawdzałem środki pieniężne wcześniej, nawet nie przed tym webinarem, natomiast wygląda na to, że na pewno spółka ma zasoby, żeby do tej swojej głównej premiery pierwszej dociągnąć i warto będzie ją przejrzeć dokładnie. No, natomiast ciągle martwi mnie bardziej płynność akcji, tak jak tutaj na początku pokazywałem, ale jakby na pewno branżowo spółka jest sensowna i warto się jej przyjrzeć, także pewnie na kolejnych jakichś spotkaniach będę w stanie więcej na ten temat powiedzieć. No i myślę, że możemy, jeżeli są jakieś fajne pytania, to jeszcze te z tej dzisiejszej bazy zacząć przeglądać. Okej, przejdźmy wobec tego teraz do pytań, które mamy na czacie. Zapraszam wszystkich do zadawania. Mam pytanie o akwizycję w GameDevie na GPW NC. Najbliższe 2-3 lata to Pana zdaniem do 3, do 5, czy może więcej akwizycji i wycofań spółek z giełdy? No ja tutaj, to jest trochę długi horyzont, natomiast te spółki, które wymieniłem, że mają opcje strategiczne otwarte, no jest ich kilka, więc wydaje się, że spokojnie w perspektywie pół roku myślę, że jedna, dwie akwizycje powinny się zadziać.
jeżeli chodzi, no pytanie, czy jakby akwizycje, nie chodzi mi tylko o pakiet stuprocentowy oczywiście, bo różne rzeczy się dzieją i czasami nawet w Europie obserwujemy nawet kilkuprocentowe wejścia inwestorów branżowych, no ale no zazwyczaj jest to albo kilkanaście, 20%, albo już 50+, ale na pewno nie spodziewałbym się pięciu M&A-ów w Polsce giełdowych, no bo po prostu wygląda na to, że chyba nie ma tyle targetów, ale jakichś dwóch, trzech jak najbardziej, także myślę, że to jest realna liczba, pytanie w jakim horyzoncie, ale jakby pół roku wydaje się jakimś tam okresem sensownym. Okej, widzę, kolejne pytanie dotyczy wydawcy zewnętrznego, ale to już chyba było omówione, to pominmy. Tu jest pytanie o Sukubusie, o którym była już mowa, o Subia Madmind. No oczywiście jest to gorąca rzecz, bo będzie teraz premiera. Natomiast ja mam takie pytanie. Sukubus Prolog pokazał ponad rok temu. Duża część wishlisty właśnie powstała wtedy. W tym roku, ostatni rok, to jest kilkanaście tysięcy, więc całkiem sporo followersów, ale jednak to około 1/3. Czy to nie ma jednak takiego zagrożenia, że ta wishlista jest już trochę stara? Prolog, który miał tak naprawdę przypomnieć o grze, no już też przeminął. Jak patrzeć wobec tego na premierę Sukubusa w tym kontekście? No, bardzo dobry punkt tak naprawdę. Także to, co mówiłem wcześniej o tej świeżości wishlisty, no to ja na to bardzo zwracam uwagę, więc są gry, które się wspinają bardziej w ostatnim miesiącu wyżej. No tu Madmint na pewno z Sukubusem jest dosyć wysoko, bo to jest, jak sprawdzałem kilka dni temu, to była chyba 309 pozycja, więc wysoko jak na polską grę. Natomiast faktycznie jest tu jakieś ryzyko świeżości tej wishlisty, no bo tu jest dłuższy okres. No i to też pewnie, myślę, że to nie będzie trudna teza, że ta premiera będzie albo bardzo udana, albo będzie bardzo słaba, w sensie taka, że nie przejdzie tak jak Agony, prawda, że jeżeli chodzi, to jest trudny segment, więc ona może być bardzo binarna, w sensie, że będzie albo przeciętna, albo będzie rewelacyjna, w sensie to jest bardzo trudny segment. No i jednak premierę Agonii pamiętam doskonale i jakby no to był prawdziwy horror i jakby no to nie wyszło, natomiast to oczywiście dużo czasu, wnioski z przeszłości, więc na pewno zespół to sobie poukładał, natomiast bardzo trudna premiera do prognozowania moim zdaniem, także myślę, że warto śledzić, ale widać też, no rynek na pewno to mocno rozgrywał w ostatnich tygodniach, także tutaj nie pokuszę się na pewno jakąś prognozę. Mam pytanie też w kontekście Sukubusa. Jakie jest ryzyko, że Steam będzie niejako ukrywał tą grę, jeśli chodzi o promocję, no bo jest ona mocno kontrowersyjna. Jak to wyglądało w praktyce z podobnymi grami w przeszłości przy debiucie? No to chyba taki świeży przykład mieliśmy w miarę świeży, w sensie sprzed kilku miesięcy, Last for Darkness. Mam wrażenie, że był ten problem właśnie, że chyba filtrowanie, nawet jak sobie inwestorzy szukali gry na liście bestsellerów, to też tam trzeba było coś odkliknąć w filtrach, albo Steam trochę jakby właśnie chował grę ze względu na tutaj taką wymaganą pełnoletność, powiedzmy, jeżeli ktoś nie był zalogowany. Także na pewno jest jakiś problem, natomiast no w przypadku takiej gry no to też nie jest zaskoczenie, prawda? Więc jakby to ona domyślnie musi być też w komunikacji ze Steamem, że to nie, jakby to, że ona jest do jakiegoś grona odbiorców na pewno jest dobrze oczekiwane i tu na pewno nie może być mowy o jakimś zaskoczeniu, więc nie spodziewałbym się, że to będzie jakiś problem, że to już na pewno zostało albo zaadresowane, albo nawet to, że ona jest jakaś wtedy mniej dostępna, to ze słowa, ale taka undergroundowa, czy jakby tak jak ta wersja bez cenzury, no to wtedy też ma swoje grono fanów tych takich bardziej hardkorowych, także na pewno to nie jest gra po prostu mainstreamowa. Okej, okay. Pytanie o rynek VR i Green Hell VR pominiemy, bo już było. Tak jest. Jak ocenia pan potencjał przyszłych premier spółki Pyramid Games, Occupy Mars oraz Dinozaur Fossil? Czy dostrzega pan ryzyka wobec stosunkowo niewielkiej kapitalizacji, ostatnio duży spadek kursu? No to tutaj samych premier nie śledzę. Przyznam, no dopóki, no ja też patrzę sobie na te zestawienie wishlist, tam co jak ktoś skakuje w top 50, to tak naprawdę oczywiście tego czeka, robię dosyć często, natomiast oczywiście tam wishlista też nie wygląda źle w przypadku Occupy Mars, natomiast
z mojej perspektywy dużo, sama niska kapitalizacja niekoniecznie oznacza jakby chęć wejścia do spółki, no musi też być odpowiednia płynność i jakby no często też te spadki są spowodowane nawet czasami flowowymi oczywiście, czyli ktoś chciał sprzedawać agresywnie, natomiast na pewno te spółki o niskiej kapitalizacji nominalnie są też po prostu omijane przez fundusze niestety, także też trochę wpadają w taką ziemię niczyją. Natomiast mi dużo łatwiej jest takie spółki kupować po premierze, w dniu premiery, jeżeli już wiemy, że jest faktycznie sukces, także to zdecydowanie jest mniej ryzykowna strategia, czyli jeżeli ta gra osiągnie wymagany sukces, jest widoczny, no to wtedy można myśleć, ale dla mnie w tym momencie po prostu w tym segmencie jest to zbyt ryzykowne. Pytanie, które mnie też ciekawi, jak ocenia Pan model biznesowy Playway na tle rynku gamingowego w Polsce i na świecie? Na ile i czy w ogóle Pana zdaniem ten model i sposób działania wpływa na zachowanie gamingu na giełdzie i newcomy? No to tutaj na skalę światową to jest ewenement, czyli na pewno nie ma takiego ekosystemu, no bo tak to trzeba nazwać, więc jest to coś unikalnego i na pewno tutaj region patrzy też z ciekawością, co się udało stworzyć w grupie Playway. Natomiast no wpływa oczywiście na giełdę, głównie na New Connect, no bo większość tych spółek, które wchodzi, to jednak tam ląduje. Natomiast słynny ten taki nieformalny indeks WIG Playway też pokazuje, że ilość tych spółek jest duża. No ja raczej zwracam uwagę na te większe i jakby na pewno ten sentyment emisji spółek się jakby trochę roznosi po grupie. Jeżeli jest dobrze, to raczej szeroko. Jeżeli są ryzyka, jeżeli jakaś emisja się nie dochodzi do skutku, no to pojawia się takie pytanie, czy to nie jest koniec jakiegoś trendu, czy ten model jest powtarzalny. No natomiast no, oczywiście przycichło to, jeżeli chodzi o ten rynek wtórny emisyjny, natomiast mam wrażenie, że zaczynamy jakieś kolejne okrążenie i może teraz bardziej racjonalnie można podchodzić do tych projektów, natomiast na pewno to nie jest tak, że to, jakby ten rynek się skończył. Czy nie jest tak, że małe polskie spółki gamingowe bez wsparcia takiego Playwaya mają niewielką szansę na to, żeby się przebić na Steamie czy w ogóle w no, takim rynku wydawniczym? No na pewno to pomaga, no bo tutaj te sądowanie też i sprawdzenie nawet tej liczby followersów, która się albo ucięcie projektu na szybkim etapie, no to też jest taki inkubator de facto, więc na pewno bez wsparcia ze strony grupy nie byłoby to możliwe, więc jakby dlatego też za granicą pewnie nie powstaje aż tyle spółek w jednym geograficznym miejscu. No natomiast zawsze na jakieś ciekawe pomysły wyskoczą nam z kapelusza też na świecie. No jakby przykład Valheim na przykład to jest jakby ewenement, że takie gry udają się też niezależnie, że jakby można zrobić też bestseller, zaryzykować i wcale niedużym budżetem, natomiast no z takiego ekosystemu na pewno jest to bardziej przewidywalne i można to jakoś statystycznie ograniczyć ryzyko. Pytanie tym razem o Medieval Dynasty i Render Cube potencjał. No tutaj gra jest często porównywana do, nawet w prezentacjach inwestorskich, do Green Hella od Creepy Jara i ich rywala głównego, czyli The Forest. No to tu bym na pewno zwracał uwagę na podział zysków, czyli jakby w tym porównaniu to, że Creepy Jar ma 100%, nie dzieli się z nikim zyskami, tutaj Render Cube dzieli się ze swoim właścicielem i jednocześnie licencjonodawcą, i więc jakby tutaj no jakby ja dostrzegam jakiś konflikt interesów, że jakby dużo zależy od właściciela bezpośrednio, prawda, że gdyby nie ta relacja, gdyby właściciel nie wyszedł z akcjonariatu kiedyś, to trochę nie ma takiego incentywu, żeby dawać swoje IP do spółki, więc tutaj jest dosyć taka niespotykana sytuacja połączenia właściciela i wydawcy jednocześnie, czy licencjonodawcy, więc jakby tu się, no myślę, że funduszowo to się mogło nie podobać, że jest taki konflikt interesów. Oczywiście on się nie może wydarzyć w przyszłości, nie musi, tylko po prostu jakby z perspektywy funduszowej trzeba, no ciężko się na takie ryzyko wystawić, więc tutaj jakby same KPI gry, no oczywiście rewelacyjne i te porównania do Green Hella się nie wzięły z niczego, tylko z twardych danych.
Teraz inne pytanie spoza gamingu. Licencja CFA, czy przydaje się w kontekście inwestowania na giełdzie? No, to bardzo ciekawe pytanie. Na pewno się przydaje, żeby wejść do tej branży i jakby uporządkować sobie wiedzę ze studiów, no bo ja mam wrażenie, nawet finansowe studia często tam profesorowie potrafią opowiadać bardzo ogólnie o niektórych rzeczach, natomiast nawet pierwsza część CFA pokazuje, że można sobie tak trochę tą wiedzę upraktycznić i szczególnie jest dobra dla osób niezwiązanych, nie studiujących ekonomii czy finansów. Także no natomiast no, z minusów, no dosyć wymagający czasowo egzamin, no bo tak naprawdę pół roku czasu to myślę, że mi się akurat udawało zdawać te egzaminy w kilkumiesięcznych interwałach, około 3-miesięcznych, ale przy studiach czy pracy na pełen etat, no to tak naprawdę kilka godzin dziennie po pracy przerabiania materiału. Plusem tego egzaminu jest to, że tam naprawdę jak ktoś przerobi ten materiał, to jakby nie musi odkrywać koła na nowo, po prostu te przykłady zadań, które są podane, czy jakby przedstawione, są analogiczne też na egzaminach zazwyczaj, poza trzecim etapem, który jest trochę bardziej opisowy, ale jakby sam egzamin jest, jeżeli ktoś po prostu przerobi materiał, to po prostu raczej nie powinien, raczej zbraknie mu czasu niż jaka sama trudność tego egzaminu, więc jakby presja czasu na samym egzaminie też jest ogromna, tam są ograniczenia na ilość pytań, średni czas odpowiedzi na pytanie jest bardzo niski, więc jakby też trochę to pokazuje, że czy nie każdy może sobie z tym dobrze radzić, no ale to tak samo jak w tej branży finansowej, trzeba szybko podejmować giełdowe decyzje, także na pewno warto sobie przynajmniej pierwszy etap zobaczyć, spróbować, no bo wtedy widzimy, czy ta ścieżka jest dla nas po prostu, czy to nie jest zbyt specjalistyczne. Też pytanie ciekawe. Fundusz Rockbridge Gier i Innowacji nie inwestuje jedynie w gaming. Prośba o więcej opinii na temat polskich spółek biotechnologicznych i sektora biotech, medtech. No to jest bardzo szerokie pytanie. W zasadzie mogło być na osobny webinar, ale więc myślę, że czasu nie mamy aż tyle. Natomiast my też oczywiście inwestujemy w inne spółki. To tam w sprawozdaniach było widać, bo jeden fundusz otwarty jest, można znaleźć sprawozdanie półroczne i widać portfel. Fundusz zamknięty nie oczywiście, tylko dla klientów. Natomiast dużo się dzieje w tym sektorze, a szczególnie działo w medycznym i biotechnologicznym. Natomiast no, ciągle to ilość tych spółek dużych, płynnych jest niewystarczająca, więc jakby no, tutaj porównując do game devu, to jesteśmy jeszcze daleko w tyle. Także chyba taką standardową inwestycją też rockbridge'ową, gdzie mieliśmy przekroczony próg, to było właśnie XTPL, które zdecydowanie w takim sektorze technologicznym jest, no ale tutaj tak naprawdę pytanie jest stricte o medtech, biotech, więc nie chcę tu wymieniać tych spółek, no bo raczej je znamy wszyscy, ale tak jak mówię, to jest osobny wątek, natomiast widać, że te cykliczne sektory były lepsze teraz, więc to nie dotyczy tylko gamingu, tylko ta technologia była w odwrocie niestety i to może być, jakby no w tym roku widać, że ten trend dominuje, także raczej szczególnie z tymi spółkami, które nie generują przychodów, bym uważał. A ten XTPL, o którym wspomnieliśmy i tam na Twitterze wymieniliśmy parę słów, ma szansę odżyć, czy jednak ten czas pokazuje, że no, ciężko liczyć na powrót do biznesu? No tutaj pewnie takie spółki mają taki profil bliżej też binarny i każdy patrzy, ile spółka ma środków, żeby dojść do tej komercjalizacji. Wiadomo, że w tej branży często coś się opóźnia i to pewnie jest problemem, natomiast ja akurat wierzę bardzo w ten zarząd i radę nadzorczą, która jest bardzo mocna. Patrząc na akcjonariat, no to też jest jedyną spółką XTPL, która ma akcjonariat zagraniczny, prawdziwy, czyli te fundusze niemieckie, które zainwestowały, dla nich na pewno to są małe kwoty, ale widać, że wspierają spółkę, nie zmieniają swoich udziałów, jakby w kolejnych rundach uczestniczą. No i to, o czym rynek zapomina, że też jeden z brokerów, czyli MindFirst, który został chyba przyjęty przez Stifel, czyli taką bardzo znaną amerykańską firmę brokerską, no to jest jedna z dwóch spółek pokrywanych przez nich w Polsce, to jest CD Projekt i XTPL, więc jakby oczywiście ta XTPL jest maluszkiem dla nich i ta analiza była zrobiona na zlecenie płatną. Natomiast dla mnie samo to, że tak duży broker zweryfikował też tą jakby technologię, czy jakby podjął się tego tematu, no wydaje się też takim dodatkowym czekiem.
Tam wycena chyba, jeżeli dobrze pamiętam, bo nawet wczoraj jakąś notkę widziałem po konferencji czy po wynikach, czy po tym Investor Day'u, oni podtrzymują ciągle, że ta wycena na ten moment powyżej 200 zł jest, tak rekomendują swoim klientom. Także no, wygląda to ciekawie, no widzimy po kursie, że jakby spółka jest kompletnie ostatnio w niełasce, pewnie też ze względu na te technologiczne przynależności, natomiast no tu wiemy, każdy wie na co czekamy i na co patrzeć, ile jest pieniędzy w spółce, tu po ostatniej konferencji widać, że na pewno się spółce nie pali, też kolejne dotacje pomagają, także te pierwsze przychody, które widać i spółka zapowiada dalej z drukarek, na pewno gdzieś tam uwiarygadniają te story, no rynek wiadomo, że czeka na więcej, chciałby mieć przychody dużo wyższe, natomiast na pewno małymi krokami do przodu, także bym to tak podsumował. Z jakich źródeł korzysta Pan przy analizie zrealizowanej sprzedaży gier na konsole? Jak szacuje Pan potencjalną sprzedaż gry na konsole w odniesieniu do PC? No tutaj tak naprawdę wszyscy patrzą chyba na te same rankingi, bo tu ciężko znaleźć lepsze źródło poza stronami, które pokazują ilość komentarzy, ale to jest obarczone dużym ryzykiem, te same mnożniki z PC-ta, jeżeli się przyłoży. Przepraszam. Natomiast więc te rankingi są kluczowe, więc to, co należy pamiętać na pewno, to te rankingi się budują, więc po premierze od razu trzeba czekać kilka dni, żeby gra wskoczyła na te rankingi. I no, natomiast patrząc na te konsolowe premiery, które najważniejszą chyba był Green Hell tak naprawdę, no i no, chyba się potwierdziły te dane, jak spółka się utrzymywała wysoko, czy Car Mechanic, to widać to później w komunikatach przyszłych, czyli te 2,5 miliony zaraportowanego Green Hella, czyli zwiększenie o 500 000 razem z PC-tem, było też zgodne z oczekiwaniami zarządu i jakby inwestorów chyba, natomiast no to dużo łatwiej, bo tutaj zarząd podał jakiś guidance, tak samo jak to było w Frostpunku, też było jakby chyba około 20% wtedy oczekiwane i wtedy zarząd się odnosił na bieżąco, natomiast no na pewno jest to dużo trudniejsze, więc jakby to jest trochę zgadywanie, no na pewno tego rankingu ciężko jest to skwantyfikować i przeliczyć sobie na konkretne, więc bardziej uznaniowo i jakby pewnie w relacji do tych, skoro już wiemy mniej więcej, jak ten Green Hell się sprzedawał na podstawie rankingów, to może z tej strony bym próbował to odnieść jako taki benchmark, ale no to tu jakby wyłuskanie z tego liczby jest bardzo trudne. Pytanie, czy z punktu widzenia funduszu życzyłby Pan sobie pogłębienia korekty na gamingu i giełdzie w celu powiększenia pozycji, czy zatrzymania spadków i powrotu do trendu wzrostowego? No tu oczywiście nawet taki niuans, że w przypadku otwartego funduszu nawet spodziewając się spadków dużych na giełdzie 70% akcji trzeba trzymać, tak wymaga ustawa funduszy, natomiast fundusz zamknięty może sobie pozwolić nawet na ujemną pozycję, czyli zarabiać na spadkach, natomiast no, jako tutaj inwestor sektorowy na tych funduszach oczywiście kibicuję, żeby była hossa taka, jaka była w zeszłym roku. Natomiast to jest, mam wrażenie, że wiele okazji, które jeszcze nie zostały odkryte, natomiast część spółek faktycznie te momentum, które pokazało, widać, że jakieś grupy inwestorów zaczynają wracać do gry i to jest na pewno pozytywne. Także na pewno nie modlę się tu o spadki, żeby dokupić, wręcz przeciwnie, wolałbym oczywiście, żeby rynek był mocny. Właśnie w tym kontekście chcę zapytać przedstawiciela funduszy, czy istnieje tak zwany mityczny grubas, który celowo obniża kurs spółki, żeby kupić taniej? To oczywiście są takie jakby hasła ze znanego forum, w sensie tego kultowego polskiego, natomiast wszystkie takie rzeczy podchodziły pod regulacje europejskie, czyli ten Market Abuse Regulations i oczywiście tutaj zdecydowanie podchodziłoby to pod manipulację rynkiem i grożą za to naprawdę srogie kary, więc myślę, że możemy tego mitycznego grubasa wykreślić z głowy, natomiast no też pamiętajmy, że są inwestorzy indywidualni, którzy nie są świadomi takich rzeczy, że to jest nielegalne i no szczególnie po zeszłym roku takiej hossy szerokiej, no dużo jest bogatych inwestorów, którzy mają wysoką pewność siebie i pewne techniki też mogli stosować nieświadomie, no bo intuicyjnie to może ma sens z perspektywy takiego inwestora, natomiast na pewno no, ryzyko, na które nie pozwoliłby sobie inwestor instytucjonalny, no bo
jesteśmy biznesem regulowanym, także więcej w tym mitu oczywiście niż prawdy. W jakim stopniu słabość złotówki wpływa na decyzję kupna-sprzedaży spółek gamingowych i zarządzanie daną pozycją? No tu oczywiście słaba złotówka jest dobra dla eksporterów, szczególnie dla sektora gamingowego, który sprzedaje bardzo dużo w Europie i w Stanach przede wszystkim, także to po prostu wpływa dobrze na przyszłe przychody. Przy założeniu oczywiście, że spółki nie spekulują na walucie, czyli nie trzymają gotówki w dolarze czy w euro, jak to miało kiedyś miejsce w przypadku live chata, gdzie te odpisy takie realne były wysokie, przy wysokiej pozycji gotówkowej. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie pozycją, no to tu nie rozumiem, jeżeli chodzi właśnie o pozycję gotówkową, no to generalnie spółki powinny stosować hedging naturalny, czyli dostosowywać te koszty do przychodów, nie trzymać otwartej pozycji w gotówce. Natomiast no, jeżeli chodzi o pytanie z drugiej strony, jeżeli zagraniczne spółki gamingowe my inwestujemy, no to faktycznie domyślną opcją jest hedżowanie, czyli zabezpieczenie pozycji, żeby nie spekulować na zmianie kursu, no bo to nas nie interesuje. Okej, powoli zbliżamy się do końca, więc jeszcze kilka pytań ostatnich. Trendy w gamingu, na które warto zwrócić uwagę. No to krótko, myślę, że taka netflixizacja kontentu, czyli jakby w dłuższym terminie widać, że to, co Game Pass zrobił, czyli abonamentowanie, to jest trend, który się przyjął i jakby on jest jakby następcą tego trendu jest kupowanie kontentu, czyli te wszystkie ekskluzywy, robienie gier dla wydawców i jakby taki content is king i to widać, że jakby w przyszłości będziemy bardziej game as a service i jakby w zrozumieniu takim, że będzie abonament, który nam umożliwia ściągnięcie gier. Skąd może wynikać wyjątkowo duży hejt do niektórych spółek gamingowych i zarówno wśród graczy, jak i analityków? Na Twitterze użył pan sformułowania antyfanów. No tu często też są jakieś tak naprawdę wątki personalne, czyli albo ktoś ma problem jakiś historyczny z prezesem czy z członkami zarządu, też może być jakaś niechęć do akcjonariusza jednego lub drugiego, więc jakby tutaj często jakieś wątki historyczne się ciągną. Także też patrząc na komentarze takie publiczne, no to ewidentnie widać często jakieś takie zbajasowanie na pisanie tylko złych rzeczy i czepianie się ich, a raczej często nie ma analogicznej pochwały, jeżeli spółka pokazała, że to było nieprawdziwe, co ktoś pisał, więc jakby no mnie oczywiście z perspektywy głównego akcjonariusza w jakichś spółkach to oczywiście personalnie drażni, więc stąd często jakieś takie komentarze, jeżeli coś jest nieprawdą po prostu, bo to jest najgorsze i tego trzeba pilnować jakby też za tych mniejszych akcjonariuszy, którzy nie mogą sobie pozwolić na taki de facto protest. Także często to są jakieś historyczne rzeczy, które często ktoś wyciąga i jakby pomimo tego, że na przykład się zdezaktualizowały lub po prostu były błędne. PR w gamingu. Czy prezesi nie przesadzają z akcjami PR-owymi? No tutaj no są osobne firmy od tego, więc jakieś standardy myślę, że są ustalone. Natomiast po tych słynnych przepiarowaniach w zeszłym roku, gdzie był wyścig na więcej komunikatów, to myślę, że uspokoiło się to zdecydowanie i raczej no nie jesteśmy jeszcze pewnie, nie jest idealnie w sensie, że informowanie tam, jak spółka robi 20 premier czy 30 rocznie, no to myślę, że puszczanie SP o każdej dacie premier jest niepotrzebne. Raczej ten wymóg myślę, że jest taki racjonalny istotności umowy czy istotności premiery, żeby nie zaśmiecać inwestorów komunikatami, no bo to nie są już czasy, że po każdym komunikacie spółka musi zareagować. Jeżeli komunikat jest nieistotny, to po prostu kurs nie zareaguje na niego, więc ale myślę, że dużo się na tym polu polepszyło, więc idziemy w dobrym kierunku. Czy łatwo z gry takiej wydanej na Steamie przejść na grę mobilną? Bardzo trudno i to niestety jest wyzwanie, więc kluczowy jest zespół. Na pewno dużo łatwiej jest zrobić grę konsolową z gry PC-towej. No tu w przypadku mobile'a, free-to-play'a, no bo o tym mówimy, bo to jest przyszłość, jakby no nikt już, no gry w formule premium w ogóle no, przestały być pewnie zauważalne albo są wyjątkami.
No to największym problemem dwie rzeczy, retencja i monetyzacja, czyli raz jedna rzecz utrzymanie gracza, żeby ten efekt świeżości się utrzymał i on nie wychodził po tygodniu czy po jednym dniu z gry i już nie chciał wrócić, odinstalował. No i druga rzecz kluczowa, free to play, czyli przeciwnie do intuicji, no, zarabiamy na graczach jako firma, którzy płacą i czy to jest 2 czy 5% bazy graczy średnio, no ktoś musi płacić, więc jeżeli wszyscy będą grać w naszą grę za darmo, no to źle zbalansowaliśmy poziomy, nie ma jakichś zachęt do zapłaty, więc sama ta mechanika monetyzacji myślę, że jest ekstremalnie trudna i do tego przydają się często duzi wydawcy, i którzy mają osobne teamy business intelligence czy takie big data, które to optymalizują. Dlatego tu mali mają trochę pod górkę. Natomiast jeżeli chodzi o retencję, no to pewnie ci deweloperzy z branży no już wiedzą, jak to robić i pewnie jest łatwiej zrobić ustawić parametry retencji niż dojść do poziomu monetyzacji takiego, który umożliwi nam kupowanie graczy, czyli te słynne user acquisition, które jest najtrudniejsze, no bo jeżeli ktoś ma te KPI odpowiednie, no to po prostu jeżeli koszt pozyskania użytkownika jest tańszy niż nasz szacowany przychód z użytkownika, no to mamy de facto maszynkę do zarabiania pieniędzy, jeżeli gra działa. Także to brzmi prosto, ale to jest taki złoty graal free to playa. No i to pojęcie takie, które LTV, czyli Lifetime Value dla gracza, no to jest kluczowe, czyli spółka szacuje sobie, ile gracz przyniesie przychodu, no i porównuje z tym, jaki koszt, ile ją kosztuje pozyskanie. Taki P&L pojedynczego klienta sobie spółki liczą i zastanawiają się, czy warto. Także to jest bardzo trudny biznes. Pojawi się druga część gaming na giełdzie, na przykład w zakresie gier mobilnych? Na pewno jest otwarta furtka, żeby to zrobić, no bo specjalnie jest to jakby wyrzucone poza nawias, żeby się skupić na tej części pierwszej, ale na pewno dałoby się to zrobić, więc to bardziej kwestia czasu. Jest na pewno trochę spółek ciekawych i no generalnie to jakby zbiórnie jest zamknięte. Jeżeli książka się okaże sukcesem, no to na pewno takie nawet DLC czy dodatki, czy w jakiejś formie e-bookowej, czy takiej raportowej dałoby się też do brakujących rzeczy zrobić, więc na pewno tam kilka pomysłów jest. Na pewno na razie pełne skupienie na tej podstawowej części, no bo bez sukcesu tej części i dobrego przyjęcia na pewno nie będzie sensu robić coś więcej, także tutaj jest, wiemy, gdzie idzie główne skupienie. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam już czas naprawdę mocno napięty. Także przepraszam, że nie zadałem wszystkich pytań. W głowie też jeszcze mam sporo, ale myślę, że jeszcze za jakiś czas będzie okazja. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać i wysłuchać naprawdę dużej Twojej wiedzy na temat gamingu. Dziękuję również i do zobaczenia pewnie kolejnym razem.